Cześć, cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem dosłownie minutkę wcześniej, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko działa i czy mnie słychać, więc jeżeli ktoś jest jesteście już, to możecie dać mi znać dobra, zrobiłam szybki test i e, ja siebie słyszę, więc jest szansa że wy mnie też powinniście słyszeć punktualnie przed, tak dokładnie no e, najpierw chciałam tak 5 minut wcześniej ale stwierdziłam, że dobra, ta minutka wskoczy powinno być wszystko w porządku, bo też to nie jest moja pierwsza transmisja e, no ale zawsze e, mogłoby się zdarzyć coś że coś tam nie zadziała, teraz jestem pewna, że wszystko jest w porządku, także bardzo, bardzo się cieszę witajcie serdecznie, dzisiaj spotykamy się e, żebym trochę wam opowiedziała o tym, gdzie się promowało gdzie sprzedawać prace skrobukingowe? Porozmawiamy sobie. Chciałabym, żeby też to był w dużej mierze w drugiej części dialog. Ja przygotowałam prezentację i trochę Wam opowiem, ale potem też chciałabym zrobić sobie taką sesję pytań, czyli już bazując na waszych pytaniach i na waszych doświadczeniach, na waszych kwestiach, które chcecie tutaj ze mną omówić, no trochę też pomóc i wam indywidualnie, ale też myślę, że jeżeli 15 osób by powiedziało jakąś 7 kwestię, to myślę, że większość osób tutaj, które są, no skorzystałyby z tego, bo czasami nie jesteśmy w stanie samemu nawet o czymś pomyśleć, a dzięki temu, że ktoś zada jakieś pytanie albo ktoś wskaże jakąś ważną kwestię, no to wtedy inne osoby też się uczą. Więc ja bardzo lubię takie spotkania, gdzie możemy sobie... W gronie też podyskutować. Dosłownie damy sobie jeszcze jedną minutę, cześć, ale już jest was dużo, super, witajcie. Dobra, przejdziemy sobie od razu do prezentacji, ja mam dzisiaj taką prezentację w PowerPointie stworzoną, rzadko kiedy bazuję na prezentacjach, ale dzisiaj stwierdziłam, że to jest dobry moment na to, bo będzie takich sporo rzeczy malutkich, o których chcę pamiętać i o których chcę powiedzieć, zwłaszcza na początku, co jest ważne, więc przejdziemy. U mnie niestety brak dźwięku. Piotr, jeżeli jest brak dźwięku, to zobacz, czy nie masz wyciszonej karty, albo czy coś, jakieś urządzenie nie jest podłączone, bo yy, wszyscy słyszą, więc, yy, więc to coś musi być tam, nie wiem, yy, albo na linii, albo w komputerku yy, może. Czasami się karta wyciszy, albo coś jest nie tak. Dobra, słuchajcie, przechodzę do prezentacji, bo tam jest też parę kwestii właśnie takich technicznych, o których chcę Wam powiedzieć. Tylko teraz tak, yy, będziemy sobie współpracować, bo ja zrobię sobie takie przejście szybkie. I wy mi dacie znać, czy już widać prezentację i mnie. Bo ja nie będę widziała prezentacji i siebie, bo podgląd musiałam wyłączyć. Ale jeżeli widać prezentację i mnie, to powinno być w porządku. Więc poczekam chwilkę, aż mi dacie znać. Dobra. Powinno być chyba w porządku, co? Jeżeli widzicie prezentację na całym ekranie i mnie w prawym rogu, to no to jest super. A czekać, widać, widać. Dobra, super, cieszę się. Cześć. Cześć, Kaziu. Dobrze, zanim zaczniemy, to szybko, tylko sprawdziłam właśnie, czy widać i czy słychać więcej w porządku. Jeżeli większość osób widzi słyszy, a ktoś nie słyszy, to znaczy, że coś musi być tam u was po prostu. Zobaczcie sobie, posprawdzacie wszystko, czy nie jest gdzieś wyciszone. Możecie szybko dać znać, bo nigdy o tym o to nie pytałam, a po prostu jestem bardzo ciekawa i e, kto się tutaj u nas zebrał i skąd jesteście z jakich miast, i zwłaszcza czy ktoś jest z zagranicy. E, bo czasami zdarza się, że e, są jakieś osoby, które są spoza Polski i jestem ciekawa ile po prostu nas tutaj, tutaj jest takich osób, ale też możecie pisać swoje miasta ja jestem z Torunia, może się okazać że ktoś też jest z Torunia i się właśnie poznamy także jak ktoś ma ochotę to śmiało piszcie, plan dzisiejszego spotkania wygląda następująco, najpierw powiemy sobie dosłownie króciutko organizacyjnie kilka rzeczy, potem będę mówiła wam część merytoryczną, czyli to co przygotowałam czyli odnośnie sprzedaży i promocji w branży scrapbookingowej i z produktów scrapbookingowych, opiszajcie wszystkie miasta super, Kielce, Poznań, Wrocław, Warszawa, Bydgoszcz, Wrocław, Gdańsk Fikary Śląskie, dobra, dużo, dużo, dużo różnych Łódź, Płock, dobra, nie widziałam na razie kogoś spoza Polski ale to może musiałaby chwycić Poznań, UK, jest UK, dobra Słupsk, Irlandia, Toruń Toruń, Iwona, cześć super po części merytorycznej powiem Wam taką jedną fajną opcję skąd warto, żebyście czerpali wiedzę i opowiem Wam o takim jednym fajnym moim projekcie. Część osób pewnie już wie, o co chodzi, no ale część może nie wie, więc Wam opowiem i na końcu zrobimy sobie sesję pytań i odpowiedzi i tu liczę naprawdę na to, że będziecie pisać swoje też kwestie i swoje doświadczenia, swoje pytania, no bo ja tu jestem po to, żeby pomóc, ale też możemy sobie pomagać nawzajem, bo myślę, że zebrała się tutaj grupa bardzo różnych osób, jest nas ponad... 100, ponad 100 osób, 113 w tej chwili, więc myślę, że są osoby na różnych etapach i początkujące i zaawansowane, takie, które już sprzedają, takie, które jeszcze nie mają doświadczeń, więc im więcej tutaj będziemy ze sobą dyskutować, tym wszyscy więcej będziemy czerpać. Możecie napisać, skąd się znamy, czy ktoś jest w klubie, czy ktoś był na moim warsztacie, albo czy ktoś tutaj pierwszy raz mnie widzi. Może jest ktoś, kto po prostu wpadł tu przypadkiem i nigdy mnie nie widział i nie znał. To też dajcie znać, bo wtedy będę wiedziała, na ile możemy tutaj sobie na luzie przejść dalej, a na ile będę musiała tam kilka słów powiedzieć jeszcze o sobie. Rzadko się przedstawiam, najczęściej jak prowadzę live y, to się nie przedstawiam, ale zakładam, że mnie znacie, ale może być ktoś, kto tutaj jest, kto nie zna. Dzisiaj jest sprzedaż, promocja, tak jak wam powiedziałam, no i dosłownie... Powiem początek, kilka zasad i przechodzimy do rzeczy już. Miejcie coś do pisania, to jest bardzo ważne, bo dużo kwestii będzie poruszanych i bardzo często jest tak, że no live, dobra, będzie zapisany, parę dni powisi, można wrócić, no to ja sobie przesłucham i potem wrócę. A potem w praktyce wygląda to tak, że się już nie wraca, pewne rzeczy się zapomina, ulatują, więc weźcie sobie jakąś kartkę do pisania, jakiś długopis, ołówek, cokolwiek i po prostu notujcie. Takie rzeczy, które Wam wpadną na myśl, co możecie wykorzystać Jakieś takie rzeczy do przemyślenia na później. Naprawdę notowanie pomaga i jest udowodnione, że osoby, które notują, mają lepsze efekty. Więc notujcie, notujcie, notujcie. To jest moja taka duża prośba. Jeżeli coś będzie przerywało, to proponuję Wam wyjść i wejść do transmisji, bo czasami tak jest, że gdzieś tam Facebook złapie jakiegoś, jakiś mały błąd i coś się zatnie, więc po prostu wyjdźcie i wejdźcie i powinno wszystko, wszystko już grać. A skąd jesteś? Ja jestem z. Aha, rumia tam jest. Dobra, sorry, Marta. Bo... Zobaczcie je na komentarze. Na razie bardzo szybko przelatują, więc, więc tylko tak zerkam. Eee, dobra. Odłóżcie telefony, włączcie karty, skupmy się tutaj na naszym spotkaniu. Chyba, że ktoś chce powiedzieć coś w relacji, że się właśnie uczy na szkoleniu, ale zaraz potem odkładajcie. Pytajcie i korzystajcie. Dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Ja dosłownie minutę dwie minuty, może maks, o sobie. Jestem z Turunia, unika, jednak się nazywam twórczyni marki Artemisa. Stworzyłam markę kilka lat temu, a założyłam firmę 2,5 roku temu, około. Prowadzę firmę, która się specjalizuje głównie w produkcji tekturek, ale też uczę, prowadzę warsztaty, scrapbookingowe kursy. Prowadzę klub scraperek od 2020 roku. Kurs biznesowy co roku prowadzę od 2019 roku. Stworzyłam kursowy cenie prac też, też już miał swoich kilka edycji, teraz jest częścią klubu skraperek jest tam udostępnione. No i też jestem po magisterce zarządzania, więc może się wyjaśni, skąd u mnie ta miłość do biznesu i właśnie do, do treści takich marketingowych zarządczych. Skończyłam marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi. To są takie dwie magisterki, dwie specjalizacje, które robiłam, więc no, a przy okazji jeszcze. Nie wiem, czy wiecie, ale ukończyłam studia doktoranckie też na zarządzaniu. Pracę nie broniłam ostatecznie, ale, ale studia mam ukończone. Wybrałam biznes po prostu niż tą ścieżkę naukową. No. Mam też miejsca, y, oczywiście, swoje w sieci. Jest to Facebook, jest to Instagram. Na Facebooku teraz jesteście, na Instagrama was serdecznie zapraszam. Ja tam też staram się, zwłaszcza w relacjach, być, y, być aktywna. Y, też pokazuję swoje prace na Pinterestie. Mam kilka grup squarebookingowych. O tym wszystkim możecie też sobie, y, jak sobie gdzieś mnie y, wygooglacie, to na pewno wam wyskoczą te wszystkie grupy. Zapraszam, żeby dołączyć, bo tam też się można z takich grup sporo nauczyć. Mam TikToka, ale tam kilka jest tylko rzeczy dla ciekawskich. Można wejść i można zobaczyć. Dwikę dzieci i mąż. Tyle o mnie lecimy. Na końcu będą pytania, tak jak wam powiedziałam. Oczywiście, jeżeli jakieś kwestie wam się na, jakby przypomną, albo coś będziecie chcieli napisać, to można oczywiście pisać na czacie. Ja będę tutaj sobie zerkała na czat. Natomiast, jak przejdziemy już do tej sesji pytań na końcu, to ja wtedy będę miała telefon tu bliżej i będę czytała wszystkie pytania. Więc jeżeli napiszecie pytania wcześniej, to po prostu do nich będzie mi ciężko wrócić. Ale zawsze można napisać sobie wcześniej, a potem jeszcze raz to wkleić. Jeżeli bym czegoś nie wychwyciła, to nawet proszę, żebyście tak zrobili. I w tej części sesji pytań będziemy więcej na te pytania odpowiadać. I będzie mi bardzo miło i przemiło i sympatycznie, jeżeli udostępnicie gdzieś tego live'a, zwłaszcza jak prowadzicie jakieś grupy albo wiecie, że gdzieś można. Jak nie można, to proszę nie udostępniać, żeby nie łamać regulaminów w grup, ale jak wiecie, że gdzieś można, to, to będzie mi bardzo miło. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, myślę, że tyle wstępów wystarczy. Możecie mi też dać znać i mi to pomoże w prowadzeniu tej prezentacji, kto z Was już tworzy i sprzedaje pracę, a kto z was dopiero zaczyna i dopiero myśli, albo próbuje się odważyć do tego, żeby dopiero pokazywać to, co się tworzy. Bo wiem, że takie osoby też są. Ja ostatnio na Instagramie pytałam bardzo dużo i tam też dostawałam takie komentarze, że chcecie się, kilka osób chciało się odważyć do tego, żeby zacząć pokazywać swoje prace, zacząć sprzedawać swoje prace, więc wiem, że to są, mogą być tutaj osoby na różnych etapach, więc możecie mi napisać. Będzie mi łatwiej po prostu. Tutaj prowadzić i opowiadać Wam, bo być może trzeba będzie skupić się na takich podstawach, podstaw, a być może nie ma takiej potrzeby. Asia, ja tworzę i sprzedaję, ostatnio mam przestój, ok? Paulina robi na zamówienie, jagoda zaczyna, dobra. Czyli bardzo różnorodnie. Tworzę i sprzedaję, pisze Ewa, Agnieszka zdecydowanie ostatnia opcja, staram się odważyć. Okej, okay. dobrze. Czyli bardzo różnie. Tworzę, nie sprzedaję, bo nie mam działalności. Artur, nie trzeba. Aha, ja rozumiem. Pamiętam Ciebie, nie trzeba mieć działalności, ale ty nie możesz na rejestrowej. Dobrze, rozumiem. Ja tylko wśród znajomych: e, Dawid sprzedaje, Katarzyna tworzy, nie sprzedaje, ale chce do tego dojść. Małgorzata robi na złomie, nie tworzy i sprzedaje. Asia, dobra. Czyli różnie jest z taką przewagą chyba osób, które tworzą i, e, i sprzedają ale też są osoby, które zaczynają. Dobra, dzięki. E, możecie też mi dać znać, czy macie gdzieś miejsca w sieci, które, na, na których będziecie sprzedawać. Ja zaraz opowiadając to też powiem, te miejsca offline, czyli stacjonarne e, i online, gdzie można sprzedawać, ale też możecie dać znać, czy ktoś już z Was ma sklep, e, na przykład swój albo w jakiś inny sposób sprzedaje w internecie. E, I bardzo ważna dla mnie rzecz, jakiej jednej rzeczy chcecie się nauczyć dzisiaj, bo e, bardzo, w bardzo różnych kierunkach możemy pójść. E, no i mamy mniej więcej półtorej godziny albo dwie godziny które spędzimy ze sobą tematu jest tutaj na tydzień pewnie rozmów jest to bardzo obszerny temat jeżeli chodzi o sprzedaż i o promocję i tak naprawdę to jest jeden wycinek tylko budowania biznesu i no i zarabiania na scrapbookingu więc Postaram się te najważniejsze, takie Wasze oczekiwania sprostać. To, czego nie zdążymy, to jeszcze jest też parę dni kolejnych, gdzie będę bardzo aktywna i będę Wam opowiadać o różnych rzeczach, więc część, jeżeli na przykład dziś nie zdążymy omówić, to też postaram się omówić w postach w ciągu kolejnych dni, w trakcie kolejnych dni. A teraz, jak możecie mi dać znać, po co tu jesteście? <laughs> Może to tak śmiesznie zabrzmi, ale jaka taka najważniejsza rzecz do Was przemówiła, że tutaj po prostu się pojawiliście? Ja zaraz sobie przeczytam Wasze odpowiedzi, a przejdę dalej, żeby też już nie tracić czasu. Jest takie stanie, pewnie słyszeliście, że naucz się zarobić na swojej pasji, a nie przepracujesz już ani jednego dnia w życiu. I to zdanie jeszcze gdzieś tam się przewija, i sobie je powtarzamy: że ale super jest pracować na bazie swojej pasji, i że w ogóle tak cudownie, i że nie trzeba tak naprawdę pracować, bo przecież się robi to, co się lubi. Trochę tak jest, że się robi to, co się lubi, ale bardzo lubię porównanie, że jeżeli chcecie na przykład tworzyć pracę i je sprzedawać, to trzeba się zatrudnić u kogoś, kto sprzedaje takie prace i tam będziecie sobie pracować i tworzyć te prace i tylko to, bo będąc na swoim, czyli albo zakładając działalność gospodarczą, albo działając na działalności nierejestrowej, nierejestrowanej to są zamienne określenia. Albo na przykład, nie wiem, działając na umowie zlecenia, umowa o dzieło, różnie można współpracować z innymi firmami mm, czy podmiotami, no to, to nie jest tak, że tylko tworzycie pracę, mm, ale też jest cały szereg działań, które trzeba wykonać. Więc to zdanie w ogóle jest nieprawidłowe i jak możecie, i e, kiedy się usłyszycie, to zawsze mówcie i tłumaczcie, że to tak nie działa, mm, ponieważ ym, Działając na swoim, trzeba będzie też e, przede wszystkim promować swoje działania, dbać o całą komunikację z klientami, e, dbać o prawne aspekty, wystawiać rachunki, rozliczać się, dbać o to, żeby pilnować, jak się prawo zmienia, bo jeżeli się prawo zmienia, to też musimy mniej więcej być na bieżąco, jeżeli nas jakieś przepisy dotyczą, żeby się nie okazało, że za pięć lat coś robimy, a się okazuje, że to już jest nielegalne od trzech lat. E, więc tutaj tak nie ma tak łatwo, że mamy swoją pasję i i już nic więcej się nie robi. Poczekajcie, zobaczę tylko szybciutko, czy ktoś pisał, pisał aha, pozyskać nowych klientów, nie stracić zasięgu, wyceniać swojej pracy, okej. Okay. Czy można sprzedawać, się mając działalności? Eee, Kursur zakupiony, więc mam nadzieję, że dowiem się wszystkiego. Zacznie może od miejsc w sieci, gdzie polecasz sprzedawać. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Lubię cię słuchać i chłonąć wiedzę, którą przekazujesz. Dobra, dzięki, słuchajcie. Budować własną markę, pozyskiwać klientów, promować się, nauczyć się gdzie jak się promować. Dobra. To lecimy będzie. Przede wszystkim jeszcze, na, zanim Wam powiem, gdzie się promować i gdzie sprzedawać, to musicie wiedzieć, że jako osoby dorosła, bo zakładam, że jesteście pełnoletni. Jak ktoś nie jest, a niewiele brakuje, no to też już zakładam, że decydujecie o sobie. Przede wszystkim musicie wierzyć w to, że dacie radę i wziąć odpowiedzialność też za swoje działania. Mówię to dlatego, że bardzo często słyszę. Że macie sytuacje różne w rodzinie i ktoś na przykład wam albo zakazuje, albo na przykład umniejsza, albo mówi, że i tak nie dacie rady, albo słyszycie na przykład, nie wy bezpośrednio, tak? Ale ja słyszę takie, takie głosy, że rzeczy, które się tworzy, to są takie wiecie, zabawy, że to jest takie hobby, ale to można by już znaleźć normalną pracę, może nie to. Ja nie mam akurat takich osób w otoczeniu, więc trudno mi się y, do tego jakby osobiście tak odnieść, y, ale wiem, że tak się dzieje i wiem, że to jest bardzo przykre. Natomiast tak osoby dorosłe macie prawo powiedzieć, że y, sorry, ale ja wiem, co chcę robić w życiu i ja chcę to robić i to będę robić. Y, to jest ważne, żeby jednak, y, jeżeli wierzycie w to i... Y, Macie taką sytuację, że chcecie się na tym skupić i zarabiać właśnie w skrapie, to po prostu wy jesteście osobami, które o tym decydują, tak? I mimo tych głosów sprzeciwuję, wiem, że nie jest łatwo, ale mimo tego działajcie i to nie jest. Hmm, najgorsze byłoby, gdybyście posłuchali tych osób i po prostu zrezygnowali. E, nie róbcie tak, więc co ja tu robię, chcę odważyć się, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Powiedziałam tak, dlatego, że często po prostu i też widzę w komentarzach i widzę różne sytuacje, że chcecie, coś tam próbujecie, ale ktoś tam mówi, że się nie da. Da się, naprawdę się da. Jak ktoś chce się dowiedzieć z takich realnych przykładów, że się da, to jutro będzie wywiad z Anią Kłakowską i ona mimo posiadania maleństwa, maluszy, malutkiego dzieciątka, to zgodziła się, udzielić nam wywiadu i opowie nam, jak to jest właśnie prowadzić pracownie która bazuje na sprzedaży i na tworzeniu pras na zamówienie i na tym zarabiać. Ania ma swoją firmę, także jak ktoś nie wierzy, nadal nie będzie wierzył po dzisiejszym dniu, to zapraszam jutro o 20 też na fanpage, co sobie posłuchacie. Możecie pozadawać Ani pytania. I teraz powiem Wam jeszcze też tytułem wstępu, że to nie jest tak, że teraz my sobie pogadamy, jak sprzedawać, jak promować i Wy już po prostu pójdziecie i będziecie sprzedawać i promować, bo to jest taki wycinek malutki tego, o czym trzeba pomyśleć i co trzeba zaplanować, chcąc zarabiać. I ja Wam pokażę, szybciutko rozwinę. Bardzo dużo jest elementów, które muszą najpierw się wydarzyć, żeby to wszystko, żeby ta Wasza inicjatywa biznesowa zagrała. Przede wszystkim musicie wiedzieć, co chcecie docelowo mieć, czyli, czy to chcecie sobie na przykład dorobić trochę do etatu, ale etat to jest wasze podstawowe źródło dochodu, nie zrezygnujecie z niego, bo to robicie, lubicie, ale chcecie gdzieś tam troszkę dodatkowo sobie dorobić, czy chcecie docelowo mieć swoją firmę, czy chcecie na przykład nierejestrowo sobie sprawdzić przez pół roku albo rok, jak to by było i czy jest sens, i trochę się że tak powiem rozbujać właśnie marketingowo, pokazać, że się tworzy, ale tak bardzo, bardzo pomału, sprawdzając i nie, nie zakładając jeszcze tej działalności, żeby nie trzeba było jakichś większych kosztów ponosić, a potem na przykład sprawdzić na działalności, czy chcecie od razu mieć działalność, to musicie sobie podjąć decyzję już teraz, bo od tego też będzie zależało to, Jakie działania i ile będziecie podejmować, tak? W zakresie tej sprzedaży i promocji, bo można sobie spędzić 15 minut dziennie albo można spędzić 2 godziny dziennie na tym, żeby zacząć się promować, bo to zależy od tego, ile chcecie zarabiać i sprzedawać. Trzeba też wiedzieć, do kogo uderzamy i teoretycznie może się wydawać, że... No, sprzedaję na przykład albumy scrapbookingowe albo kartki na różne okazje, więc w teorii wszyscy mogą być moimi klientami. No, ale w praktyce tak to nie działa, tak? Wszyscy w teorii mogą kupić jakiś tam samochód, ale różne marki w różny sposób się promują i pozycjonują i, że, że tak powiem, celują w różnych klientów. I tak samo jest w scrapbookingu. To w ogóle jest spoko porównanie. Takim przyszło bardzo szybko i automatycznie, ale to jest dobre porównanie, bo tak jak macie klasy różnych sam, różne klasy samochodów e, i marki bardziej luksusowe i bardziej takie dostępne, no to podobnie działa to w scrapbookingu, czyli można tworzyć prace, które są bardziej dostępne, może trochę tańsze i mniej czasu wam zajmuje ich tworzenie, albo można też tworzyć prace premium. Takie premium, premium, naprawdę super, super wypasione. One oczywiście będą o wiele droższe, no i też nie wszystkich będzie na te prace stać. No i będziecie dzięki temu więcej za te prace otrzymywać pieniędzy, będą gdzieś tam droższe, mniej klientów, ale za to, za to droższe te zamówienia, więc to może być naprawdę różnie. Więc grupa docelowa jest też bardzo ważna, żeby sobie ją określić i wiedzieć, jakie prace do kogo chcecie sprzedawać. Ja nadal nie wiem jaka jest grupa docelowa, Niekaż, niby każdy człowiek, który chce kartkę na urodziny, na ślub, no właśnie, niby tak, ale w praktyce nie, bo ktoś może pójść sobie do Oshon, kupić kartkę za 7,50. Yy... No i dla niego na przykład nie liczy się, żeby ta kartka była personalizowana, ręcznie robiona, ładna i jakaś taka luks, luksusowa, mogę tak powiedzieć, a są osoby, które przyjdą właśnie po taką kartkę, więc o tym też można by zrobić osobne spotkanie, ale zobaczymy, ile będzie jeszcze osób, które gdzieś tam z tą grupą docelową będą miały problem. Bo dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy tutaj w promocji i sprzedaż, tu się skupiamy na tym kawałku, a po kolei jeszcze będą ważne jest to, żebyście wiedzieli, co chcecie tworzyć bo w teorii można wszystko, ale też już miałam parę pytań na ten temat, czy wszystko, czy się specjalizować, czy tworzyć tylko jeden rodzaj produktu na przykład, to też są decyzje do podjęcia, potem trzeba te produkty wycenić, stworzyć swoją ofertę, cennik yy, i później ruszamy z komunikacją. I ze sprzedażą, tak? Więc ten tutaj um, ósmy punktik, o którym dzisiaj pogadamy, to jest coś, co powinno być po tej całej ścieżce. Um, ja zapytałam celowo, co jest takim najbardziej palącym problemem dla Was. Um, jak się pytałam, z czego zrobić szkolenie takie otwarte dzisiaj. Um, I wyszła ta promocja i sprzedaż, bo wiem, że chcecie bardzo um, szybko sprzedać i chcecie wiedzieć, jak się wypromować szybko, ale wiedzcie też, że to nie jest tak, że po prostu na palcem um, Jutro, pojutrze za tydzień będzie dużo klientów, dużo sprzedaży i tak dalej, bo to jest proces, nad tym trzeba pracować i sobie poustawiać po prostu wszystko to, co jest wcześniej. Ale postaram się dzisiaj powiedzieć Wam takie wskazówki najbardziej kluczowe i takie do wdrożenia od zaraz. No i potem jest jeszcze oczywiście inny punkt. Pytanie, czy chcecie tylko tworzyć pracę, czy może jeszcze dodatkowo warsztaty na przykład dołożyć albo produkować jakieś rzeczy do scrapbookingu, czy w ogóle jeszcze mieszać jakieś inne rzeczy. Na przykład z częstym takim. Częstą, częstym rozwiązaniem jest to, że ktoś na przykład lubi piec ciastka, torty i jednocześnie robi scrap i sobie to łączy tak? czyli, nie wiem, torty, jakieś tam słodkie stoły, coś tam, oprawa ślubna i łączy to razem ze scrapbookingiem albo są jakieś osoby, które łączą kwieciarnie, albo współpracę z kwieciarniami ale często jest tak, że ktoś na przykład ma, pasjonuje się jakoś Uciekło misówko tworzeniem bukietów yy, i jednocześnie też tworzy kartki, albo też na przykład można łączyć z jakimiś takimi pokrewnymi yy, innymi branżami. Yy, I to też jest troszeczkę o dywersyfikacja przychodów, czyli jednocześnie mamy przychody i ze scrapbookingu, i z jakiejś innej branży. Yy, tak też można oczywiście działać, no bo jak się zakłada działalność, czy jak się tam tworzy nierejestrowo, yy, zarabia nierejestrowo, no to można pod to różne rzeczy wykonywać. Yy, chyba, że są wykluczone, ale o tym to w ogóle inny temat. Dobra. Do rzeczy, e, gdzie możemy e, zacząć sprzedawać swoje prace i gdzie możemy ogólnie sprzedawać, no to nie odkryję tutaj niczego tajemnego, że powiem, że można stacjonarnie i online. E, I ostatnie półtora roku pokazało nam, jak ważne też jest działanie online, e, i że online naprawdę można sporo zrobić, no ale mimo wszystko, ludzie jeszcze chodzą do stacjonarnych sklepów i tam też e, kupują, więc stacjonarnie można oferować produkty albo u siebie, jeżeli macie na przykład możliwość e, posiadania jakiegoś takiego miejsca, ja tutaj na, napisałam sklep pracownie, ale tak naprawdę jest jakiś. Miejsce, gdzie tworzycie i możecie po prostu umawiać się na odbiór osobisty, i ktoś do Was przychodzi. To nie musi być sklep, taki wiecie, że tam jest lada i coś sprzedajecie cały czas, ale oczywiście może jak chcecie, ale to może być po prostu miejsce, w którym mieszkacie, w którym produkujecie i tworzycie i może ktoś przychodzić i odbierać się tę pracę. Może to być czyjś sklep albo pracownia, czyli możecie się na przykład z kimś dogadać, że ktoś ma właśnie sklep i przyjmuje klientów mniej więcej o podobnym profilu do Waszego e, i po prostu u kogoś te, te prace mogą być. Możecie też współpracować z innymi branżami e, i teraz bardzo nie wiem, czy znacie takie coś jak umowa komisowa, to się nazywa. Oczywiście są różne zasady tak, rozliczeń, ale możecie zrobić tak, że dogadujecie się z jakimś sklepem, że na przykład ileś prac przekazujecie do tego sklepu, spisujecie umowę, po jakiej kwocie na przykład dane prace mają zostać kupione przez ten sklep, czy tam przez, przez tego właściciela. No i te prace są u nich. Tak jak się jakaś sprzeda, to do was środki finansowe wracają. Albo też możecie się umówić tak, że od razu sprzedajecie i dostajecie całość pieniędzy za jakąś kwotę, a po prostu ktoś sobie już te prace wasze dalej sprzedaje oczywiście z marżą. Więc można w taki sposób współpracować z różnymi podmiotami, tam gdzie są osoby, które potrzebują tych prac po prostu, czyli albumów, kartek. To są wszystkie branże: ślubne, dziecięce, jakieś takie właśnie kwieciarnie, bo często kwiat, po kwiaty się przychodzi z jakiejś okazji, więc z tej okazji także można komuś wręczyć kartkę z życzeniami, czy cukiernie, czy przy okazji sesji fotograficznych, też można, bo często są sesje na przykład na roczek. No, różne są tutaj e, możliwości, ale trzeba sobie szukać, czy gdzieś się w pobliżu macie może takie miejsca, z którymi możecie mm, współpracować. Jakie są panie roczne przychody z prowadzenia sprzedaży? Musiałabym zerknąć i powiem w ogóle, teraz tak, jeżeli to jest pytanie do mnie, bo to jest odpowiedź na jakieś pytanie. Ja od września 2020 roku oficjalnie już nie prowadzę takiej sprzedaży prac bookingowych. Ja przez wiele lat sprzedawałam pod różnym, różnorakość rozliczając. Ostatecznie miałam firmę i już na firmę, ale też działałam mnie rejestrowo wcześniej. Także teraz skupiam się już na edukacji produkcji, bo też mam już swoją, e, swój laser. Produkuję te tak jak Wam powiedziałam. Prowadzę kursy, kluby i warsztaty, więc ja już prac na zamówienie nie tworzę z małymi wyjątkami e, to są metryczki, e, jeszcze, ale też nie. E, jeżeli mam akurat przestrzeń czasową, to przyjmuję zamówienie, jeżeli nie mam, to nie. E, no i czasami zdarza mi się, że dla bliskich osób, e, dla przyjaciół, jakieś prace wykonam, e, ale tak oficjalnie już po prostu zamówienie przyjmuję, więc jeżeli chodzi o taką sprzedaż. No to, no to, nie wiem, w tym roku nic, tak? Właśnie nic, może nie, no bo coś tam było, ale ja już in, w innych się specjalizuję aktualnie, w sprzedażach innych rzeczy. Ale nie wiem, czy to było pytanie do mnie. Potem sobie zerknę, jak nie wychwycę, to odpowiem pisemnie. Dobra, tak się umówmy. Ja sobie jutro odsłucham tego, to nasze spotkanie, i tam, gdzie nie zdążyłam przeczytać albo się odnieść, to będę po prostu odpisywać. No i można też oczywiście stacjonarnie sprzedawać na różnego rodzaju wydarzeniach. Są różne. Jarmarki to są, jest taka nazwa bardzo, bardzo robocza na wszystkie takie wydarzenia, które się dzieją. Czasami to, to są wydarzenia z okazji jakichś na przykład świąt, Wielkanoc czy Boże Narodzenie, a czasami to są jakieś wydarzenia kulturalne, na przykład w różnych miastach, i przy okazji można spotkać stoiska z różnymi wytworami. Więc tam też można się pojawiać jako wytwory skrabookingowe. Ja akurat mam takie doświadczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż marne na tego typu wydarzeniach, ale też nie bywałam często i głównie jak bywałam to jednak w mojej miejscowości mniejszej, pochodzę z podgniwkowa, więc. Bywałam gdzieś tam i być może to nie był ten czas, być może to nie była ta grupa docelowa i te osoby, i za małe miasto trochę, żeby, żeby ten scrapbooking gdzieś tam się cieszył powodzeniem. Ale nie mówię, że nie, bo jeżeli ktoś będzie miał bardzo dużo prac i te prace będą naprawdę fajne i, i będzie w jakimś takim większym, tak mi się wydaje, mieście, to może to mieć rację bytu. Ja chyba w trzech czy czterech wzięłam udział i po prostu stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, bo za dużo czasu mnie to kosztowało i też nie było z tego efektów, ale to są tylko i wyłącznie moje doświadczenia, tak, żeby się przekonać samemu, to ja proponuję po prostu spróbować, żeby móc zobaczyć dożynki, o właśnie, też są, też można no, jeżeli macie możliwości czasowe i nie ma innych opcji, a macie przestrzeń na to, to oczywiście trzeba próbować, ale zaraz jeszcze o tym powiem. A, a i poczta pantoflowa to też jest yy, taka metoda. Yy, która działa, yy, czyli wszelkie rekomendacje yy, na to, jeżeli wy się sprawdzicie, jeżeli będziecie tworzyć fajne prace yy, i będzie się z wami fajnie współpracowało, to to na pewno też pójdzie dalej. Pamiętajcie o oznaczeniu swoich prac z tyłu, żeby ktoś, kto otrzyma yy, waszą pracę, mógł do Was się odezwać. Ja bardzo wiele miałam takich zamówień, zresztą teraz, nawet niedawno się zdarzyło, że zrobiłam pracę dla, dla takiej mojej bliskiej koleżanki, i dosłownie trzy dni później dostałam pytanie, czy ja wykonam też taką pracę od tej osoby, która dostała na przykład. Więc to działa i to, o tym trzeba pamiętać i na to zwracać uwagę, bo każda praca nieoznaczona to jest strata potencjalnie klienta, więc pamiętajcie o tym. A wiem, że z tym też są problemy, żeby się, żeby ktoś. Się decydował na to, że oznaczy pracę, bo czy wypada, czy nie wypada. Marki samochodów się nie zastanawiają, czy wypada oznaczać znaczkiem na przykład auto. Po prostu oznaczają i wy też oznaczajcie jako twórcy, wypada. To jest moja odpowiedź na niezadane pytanie, czy wypada, czy nie wypada. No i teraz online, jak można sprzedawać, no to oczywiście można mieć swoją stronę internetową i sklep. Wiem, jak to brzmi dla osób, które zaczynają, to brzmi abstrakcyjnie, ale powiem Wam, że nie jest to takie trudne, jakby się wydawało. Ja sobie jak oznaczać swoje prace z tyłu, można przykleić logo wydrukowane, albo można zrobić stempelek, sobie zamówić pieczątkę jakąś. Tylko pamiętajcie, że nazwa, jeżeli po nazwę tam sobie dacie swoją, na przykład z stempelkiem, i ktoś ją wygoogluje, no to musi was odnaleźć. Jeżeli was wygoogluje, a będzie 50 różnych innych firm tak nazywanych, no to trzeba do jakiegoś miejsca albo linka wtedy małymi literami gdzieś tam do fanpage'a, albo na stronę internetową przenieść, przekierować tą osobę, po prostu, żeby was ktoś mógł znaleźć, bo temu to służy. Nie temu, żeby ładnie wyglądała wasza nazwa, tylko temu, żeby ktoś was po prostu pod tym e, odnalazł. Ja drukowałam sobie swoje logo, które było jednocześnie stroną internetową www.artemisia.com i miałam przekierowanie akurat na unica1.pl, bo ta strona jest aktualnie przeze mnie jeszcze używana. Mm, zaraz opowiem jeszcze o stronie, a zobaczę tutaj z adresem e-mail czy po prostu nazwa. Słuchaj, jak uważasz? jak Ci będzie wygodniej, bo to też zależy od tego, w jaki sposób chcecie się kontaktować. Można dać na przykład numer telefonu, chociaż ja bym nie dawała, ale jeżeli ktoś bardzo chce, no to można. Jeżeli macie tylko stronę internetową, w sensie, jeżeli macie swoją stronę internetową, to myślę, że link wystarczy, bo już tam ktoś Was odnajdzie. Albo fanpage ta małpka i nazwa waszego fanpage'a. Myślę, że to też by wystarczyło, albo adres e-mail. Tak jak wolicie się komunikować. Ja na przykład wolałam całe życie przez fanpage'a się komunikować. Po prostu mi było wygodniej i szybciej niż na maila i nigdzie nie podawałam swojego numeru telefonu. Po prostu nie lubię rozmawiać przez telefon. Zwłaszcza, że jak ktoś już dzwoni z zamówieniem przez telefon, to najlepiej 30 minut opowiadać, po czym się okazuje, że mi 5 razy zmienił po drodze coś tam. Więc ja na przykład nie lubię. Są osoby, które lubią to trzeba dawać takie dane, na których Wam zależy i oczywiście, żeby to nie było, wiecie, takie na tej, tej karcie tylko w miarę gdzieś tam dyskretnie i z, z klasą, ale żeby to było czytelne, tak, czyli na tyle duże, żeby dało się przeczytać. Swój sklep na stronie internetowej, to brzmi, tak jak Wam powiedziałam, trudno, ale jeżeli chcecie działać na serio i jeżeli chcecie się rozwijać, to wydaje mi się, że takim naturalnym krokiem, którym z kolei, będzie strona internetowa i to nie jest nic strasznego. Polecam Wam z tego miejsca od razu gorąco. Zapiszcie sobie w Waszych zeszytach albo na kartkach. Ola Gościniak jest taka pani, która uczy, jak tworzyć samemu strony internetowe. Możecie albo skorzystać z jej darmowej wiedzy, której jest mnóstwo i naprawdę ma na blogu chyba wszystkie informacje, tylko trochę Wam zajmie, zanim gdzieś tam to sobie po, poskładacie i wdrożycie. Ola też ma swoje kursy, jak tworzyć strony, ma też różne inne jeszcze tam kursy, e-booki i książka, ma też, więc możecie zobaczyć i myślę, że to jest na pewno fajna inwestycja dla osób, które chcą działać tak długoterminowo. Można oczywiście zlecić stronę komuś, ale z tym się, o tym chcąc zlecać, trzeba Pamiętać o wielu rzeczach na początku, jak się podpisuje umowę, żeby nie znaleźć się z ręką w nocniku. Ja miałam taką sytuację, że, może nie sytuację, ja miałam taką rozmowę z jedną ze znanych skreperek, już teraz bez imion i nazwisk, ale znana skreperka i właśnie rozmawiałam z nią, bo jej ktoś robił stronę internetową, a jak chciała coś tam pozmieniać, to nie chcieli dać haseł dostępowych. Bo mieli na swoim serwerze, nie wiem, 15 innych stron, i tak naprawdę musiała sobie postawić na nowo stronę internetową na innej domenie, mimo tego, że zapłaciła tam, no to nie miała prawa do tej strony. Ale to oczywiście zależy od tego, jak ktoś pilnuje takich rzeczy, no to te sytuacje nie powinny się zdarzać. Ale jak ktoś nie, nie wie, jak, to, jak działa tworzenie stron, to może się nadać po prostu wybrać ofertę najtańszą, ktoś coś zrobi, ale do końca nie wiadomo, jak to działa i jak będzie trzeba coś zrobić, to można właśnie mieć potem problem. Mm. Anna Morewek, Milowy Krok. Rozumiem, że strona internetowa. No tak. Yy, warto założyć stronę, dokładnie. Można powtórzyć nazwisko Oli, tak. Ola Gościniak. Yy, Ola ma grupę na Facebooku. Jesteśmy interaktywne. Tam ta grupa ma jeszcze chyba dalej coś, www, seo, coś tam, coś tam. Ale jak piszecie jesteśmy interaktywne, czy jestem interaktywna, to wyskoczy Wam właśnie Ola i tam, no, z jej materiałów naprawdę sporo można się dowiedzieć. Ja się uczyłam tworzyć strony przy Oli i ten twór, który macie, eunika1.pl, no to właśnie jest wszystko na bazie tego, czego się nauczyłam od Oli. I tam swój sklep też sama zainstalowałam, założyłam, więc naprawdę sporo można. A małymi krokami naprawdę, naprawdę można. Dobra. A to ułatwia, bardzo ułatwia sklep internetowy swój, bardzo ułatwia. E, pokażę Wam tylko jedną rzecz. E, to jak jeszcze przyjmowałam zamówienia, to mniej więcej jeden z moich produktów tak wyglądał. Metryczka, była cena, były, był krótki opis metryczki, przykłady prac i potem przejść do sklepu, myślnik metryczka, jak ktoś klikał, to przechodził po prostu do sklepu, gdzie było tutaj do koszyka, e, i już procedowało się zakup, tak? E, więc naprawdę to ułatwia. Gdzie można jeszcze sprzedawać? Na Facebooku. Na Facebooku też możecie mieć swój sklep internetowy. Jak macie fanpage'a, i to jest bardzo ważna rzecz, ja mam wrażenie, że to są podstawy podstaw, ale wciąż są osoby, które próbują sprzedawać z profili prywatnych, z profili osobistych. Żeby sprzedawać na Facebooku, trzeba mieć fanpage, czyli stronę. Strona na Facebooku. Najpierw macie swój profil prywatny, i dopiero jak mając profil prywatny, możecie założyć swoją stronę. Strona inaczej, fanpage, to jest to, co tutaj jest napisane, Facebook, tutaj, tak, w skrót myślowy, ale sprzedając to musi być fanpage, bo inaczej jak ktoś was zgłosi... Oczywiście można sobie tam próbować obliczać prawdopodobieństwo, czy ktoś was podpierdzieli, czy nie, ale lepiej nie ryzykować, bo jeżeli będziecie czynnie sprzedawać cokolwiek z profilu prywatnego, to mogą wam po prostu go zamknąć i wtedy tracicie wszystko. Więc trzeba mieć fanpage'a i tam możecie mieć też sekcję sklep. Jak ktoś zakłada, a nie ma włączonej, to wtedy w opcjach trzeba załączyć sobie sekcję sklep i dodaje się produkty do swojego sklepu tylko że żeby dodać produkty na Facebooku do sklepu, trzeba mieć odnośnik na zewnątrz, w sensie płatności nie przechodzą przez Facebooka. Facebook się odcina od płatności, czyli musicie zadbać o to, żeby kogoś przekierować w jakieś miejsce, gdzie dokona on płatności i to nie będzie gotóweczka do rączki, tylko to musi odbywać się online, więc albo tworzycie pracę, umieszczacie swoje prace w pasażach internetowych. Zaraz po, y o, dobra, to sobie zostawię, pasażerzy butiki. Czyli albo gdzieś umieszczacie swoją pracę na zewnętrznych, tak jakby sklepach, i tam dodajecie swój link i ktoś poprzez Facebooka może kliknąć i tam przejść i dokończyć zakup. Albo ja z tego korzystałam, zanim jeszcze miałam stronę ze sklepem, to zrobiłam sobie konto na PayPalu na Paypal, i miałam link z kwotą na PayPalu. Jako link ten, który proceduje płatność, i wtedy ktoś mi poprzez PayPala po prostu płacił na moje konto. Tak też się dało zrobić, tylko trzeba mieć PayPala, ale obecnie mam wrażenie, że bardzo różne formy płatności są coraz bardziej popularne i PayPala sporo osób też ma. To było ograniczenie, ale z drugiej strony mogłam nie mieć nic, a Miałam możliwość jak, jakiejś tam płatności i trochę transakcji, tak też miałam, więc zawsze, zawsze jakoś można. Jak się ma swoją stronę ze sklepem, to oczywiście się tam daje swój link do sklepu i wtedy ktoś kupuje przez was, przez wasz sklep. Sorry. Jest też opcja finalizacji wiadomości, czyli normalnie podejść wiadomości, do to przelewu. Okej, okay, też tak można, dobrze, też tak można, tylko że to tak czy inaczej to jakby ktoś loguje się. Masz rację, masz rację. Wtedy jak ja działałam to chyba jeszcze tego nie było, ale płatność tak czy inaczej no musi po, po prostu poza Facebooka y, wyjść. O, dobrze, dobrze Asia. Z ciekawości sobie to muszę włączyć, żeby porobić screeny y, i żeby tam gdzieś pokazać. Dobra, dobra. Także na Facebooku i na Instagramie też możecie mieć sklep, tylko że włączenie sklepu na Instagramie, tam trzeba kilka kroków wykonać, trochę poczekać i, i się da, ale jest o wiele trudniej niż na Facebooku, ale można, bo są sklepy też na Instagramie, które normalnie działają, więc tam też można mieć sklep. No i pasażer butiki, które tutaj wspomniałam. Kiedyś były bardziej popularne, tak mam wrażenie, teraz są troszeczkę mniej, chociaż myślę, że część osób i tak z nich korzysta. Ja nie korzystałam w ogóle z pasażerów i butików z jednego prostego powodu z tego, że na wiele rzeczy się nie miało wpływu i trzeba było po prostu odprowadzać prowizję. Więc prowizje sięgają, teraz nie wiem, ale jakiś czas temu to było od 15 do 25% kwoty. Czyli jak na przykład wystawiało się kartkę za, nie wiem, 40 zł, no to jedna czwarta szła do Artillo, a reszta do Was, oczywiście potem tam podatek, coś tym trzeba było odprowadzać. Więc w teorii spoko, bo umożliwiają, ale z drugiej strony, no za to miejsce, gdzie wystawiacie swoje prace, no po prostu trzeba płacić. Często się też tak zdarza, że mm, trzeba się godzić na warunki, które oni mają dla wszystkich sklepów, czyli na przykład darmowa dostawa, no i musicie mieć darmową dostawę, tak? Koniec. Kropka. A jak to sobie ogarniecie i czy Wam się to opłaca, no to już jest inna kwestia, tak? Więc są takie rzeczy, które, na które się do końca nie ma wpływu, ale jeżeli nie macie mieć w ogóle sprzedaży, albo mieć sprzedaż poprzez te pasażery, no to myślę, że spoko. Można tak sobie cenę ustalić, żeby też się Wam opłacało, ale żeby no żeby się po prostu to dało sprzedawać. To jest kwestia już Waszej decyzji, czy Wam się będzie to opłacało, czy nie. Tutaj kilka pokazałam, to jeszcze raz szybciutko. Artillo, to nie są na pewno wszystkie, ale takie najbardziej popularne. Artillo, Pacamera, kamera, Bazar, Art Madame, Arseno, no i oczywiście anglojęzyczne Etsy. Jeżeli ktoś z Was jest za granicę, albo chce sprzedawać za granicę, to na, to na Etsy można. Zaraz przejdziemy do Allegro. Dobra, polecam założyć Instagrama, w pewnym momencie zapytać, czy założyć też fanpage na facebooku, nieświadoma kliknęłam tak i założyłam fanpage no można, ogólnie facebook i instagram to jest jedna firma od jakiegoś już dłuższego czasu więc bardzo dużo mają powiązań warto mieć jedno i drugie ja najpierw miałam facebooka, czyli fanpage na, na facebooku artymisjonika 1 Potem założyłam Instagrama, jak już rozwinęłam konto, bo też o tym będę mówić później. Rozwijamy jedno miejsce naraz, a nie wszystkie naraz, po trochę i żadne tak naprawdę, tylko najpierw jedno, potem drugie, potem ewentualnie kolejne. Także, także na pewno warto mieć. Aha, Allegro. Allegro i Elix. to są też opcje, gdzie teoretycznie można by sprzedawać. Ja osobiście nie mam doświadczeń. W sensie nie mam doświadczeń, nie sprzedawam na Allegro, ale powiem wam dlaczego też, bo to nie tak, że nie mam doświadczeń i po prostu nie, tylko z tego powodu, że Allegro też rządzi się swoimi prawami i żeby mieć szansę się przebić na Allegro, to trzeba mieć albo bardzo dużo produktów, albo pilnować tego tytułu super sprzedawcy, który trzeba najpierw oczywiście zdobyć, być na każde zawołanie, jak ktoś tam napisze o trzeciej w nocy. To trzeba odpisywać najlepiej w ciągu godziny. Dużo, dużo, dużo różnych dyskusji miałam z osobami, które na Allegro sprzedają, i bardzo jest fajnym portalem dla większych sklepów, ale mam wrażenie, że dla rynku dzielników niekoniecznie. No i tam prowizje oczywiście też, koszty, koszty gdzieś tam się od każdej aukcji ponosi jakieś, ale mnie to naprawdę nie przekonywało. Głównie z tego względu, że ja tworzyłam na zamówienie. To były prace personalizowane. Ja nie miałam na stanie prac tak, żeby po prostu sobie sprzedać, więc ciężko mi też by było cokolwiek wystawić. Jakieś takie pojedyncze prace może i tak, nie, ale to do końca nie przemawiało. Wolałam gdzieś to wystawić w innym miejscu albo po prostu popytać yy, i pokazać w otoczeniu, czy ktoś chce kupić więcej. Mnie Allegro nie przekonało, ale nie mówię, że nie. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to oczywiście próbujcie i, yy, i zakładajcie sobie sklepy. Może akurat inne osoby będą miały inne doświadczenia. No ja akurat nie. Ale to jakaś masakra. A z perspektywy klienta, czy z perspektywy sprzedawcy? Jakaś daj znać jeszcze, czy już miałaś konto jako sprzedawca. Aolx kiedyś kojarzył się z rzeczami używanymi. Teraz już na olx nawet pracę można znaleźć. tak już się troszeczkę rozwinęło. Ale mimo wszystko ja nie jestem z olx Natomiast. Za każdym razem będę Wam powtarzać, jeżeli nie macie innej opcji albo nie ma, macie czas, a zastanawiacie się, gdzie, no to można próbować na początku różnymi drogami i różnymi ścieżkami i zobaczyć, skąd będziecie mieć najwięcej klientów po prostu, bo w różnych przypadkach to może różnie działać. Mm, także no. Są jeszcze grupy na Facebooku, yy, na których też można sprzedawać. Ja ogólnie też nie polecam. E, najczęściej to jest tak, że grupy rękodzielnicze tam kupię coś tam, coś tam. Są takie różne grupy. E, sprzedaż i kupno. I najczęściej skupia się y, bardzo dużo rękodzielników i mała garstka osób, które mogą kupić. Albo sami rękodzielnicy i rękodzielnicy kupują od rękodzielników różne inne rzeczy. I to jest takie, wiecie, trochę brodzenie w tam. W takiej gęstej <laughs> cieczy. To znaczy, jeżeli ktoś ma doświadczenia pozytywne, to ok, bardzo chętnie posłucham, ale rzadko kiedy się zdarza, że tam jest nasza grupa docelowa, po prostu, do której chcemy, yy, chcemy dotrzeć, i bardzo dużo się trzeba napracować, żeby ktoś nas zauważył, a z tego może być po prostu yy, jakiś mały efekt, albo może nie być w ogóle. Takie są moje doświadczenia, akurat z grup na Facebooku, takich typowo sprzedażowych. Yy, jak macie inne, to możecie śmiało napisać, bo może macie inne. Można na lokalnych grupach, jeśli nie pozwalają. Mhm, też. Kasia pisze, że z perspektywy sprzedawcy oczywiście, że Allegro to masakra. No też, ja rozmawiałam z wieloma osobami właśnie, którzy na Allegro sprzedają i nie jest to nic miłego. Dowiedziałam się taką ciekawostkę ostatnio, bo ja jak coś kupuję i nie wiem, ostatnio jak kupiłam rolki i mi się za trzecim razem, jakie założyłam, to urwał zaczep, no to od razu tworzyłam dyskusję i powiedziałam, że coś jest nie tak, że tam tam chciałam wymienić albo żeby mi naprawili, I ja się dowiedziałam potem dopiero po czasie, że otwarcie dyskusji już leci po punktach dla super sprzedawcy. Czyli sam fakt, że chcecie o coś zapytać na przykład. No dla mnie jakby oczywistym jest to, że otwieram dyskusję, jak chcę pogadać, ale okazuje się, że otwarcie dyskusji już leci po punktach, więc naprawdę czasami można nawet. No ja nie chciałam akurat im zrobić problemu, ale przez przypadek zrobiłam i z mojej niewiedzy. Więc, jakbym była po drugiej stronie, no to by mi było bardzo smutno, że takie rzeczy się dzieją. Albo ktoś, nie wiem, nazwę będzie chciał zrobić, albo ktoś coś przez pomyłkę na przykład, albo chce podziękować i otworzy dyskusję. Bardzo dziękuję za zakup. Wiecie. Inny temat. Dobra. Gdzie najlepiej sprzedawać? W takim razie, jak z tyle, o tyle różnych um, opcji. Ja aktualnie wkręciłam się w TikTok. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Agnieszka napisała. To też możesz dać znać. Ja mam TikToka, ale tam ze cztery, tylko takie malutkie filmiki. Totalnie nie po to, żeby sprzedawać, tylko bardziej tak, żeby zrobić coś śmiesznego, ale na razie nie mam na to czasu. Ale wrócę tam tylko, jak będę miała troszeczkę więcej. Zupełnie nie jestem tam jako osoba, która przegląda, a chyba to jest bardzo uzależniające, więc trzeba uważać. Jak ze wszystkimi mediami społecznościowymi, w momencie kiedy my sprzedajemy, jesteśmy twórcami, to trzeba pilnować tego, żeby być na tych mediach społecznościowych jako twórca, a nie jako odbiorca. Jako odbiorca troszkę też można oczywiście, bo wszystko jest dla ludzi, ale trzeba bardzo uważać, żeby czasami nie wyszło, że chcecie opublikować post na Facebooku, a miną dwie godziny, a wy nie napisałyście posta, nie napisaliście, tylko tam wiecie, co u waszych znajomych i rodziny jest. To trzeba bardzo uważać. Dobra, gdzie najlepiej sprzedawać? No to na pewno u siebie, czyli docelowo mieć te swoje miejsca w sieci. Można korzystać z pośredników, czyli właśnie z tych różnych portali i miejsc, ale... No, jak ktoś chce sprzedawać tak docelowo yy, i zarabiać na tym, to pomalutku buduje się swoje miejsca. Najpierw fanpage czy Instagram, strona internetowa, nawet jakaś taka bardzo prosta z portfolio i dosłownie z kontaktem, jak chce się zamówić, a z czasem sobie tam zainstalować sklep i tak dalej, więc yy, na pewno najlepiej u siebie. Na początek bez inwestycji się da, ale z czasem też trzeba będzie jakieś koszty ponosić. No bo jak chcecie stronę internetową, to teoretycznie pierwszy rok macie tam domenę za darmo, za serwer z 30 zł może zapłacicie za rok. No ale od kolejnego roku to już są kwoty tam kilkaset złotych. Także to też trzeba pamiętać. Ale rok może dużo zmienić ze swoją stroną i sklepem. Także da się na to zarobić na pewno. Ja nie mogłam dodzwonić się do sprzedawcy, żeby zapytać, czemu jeszcze nie wysłał, złożyłam dysk założyłam dyskusję. No właśnie. No właśnie, a to pewnie jemu nie pomogło. Dobrze, to co już powiedziałam, ale powiem jeszcze raz: jeżeli się zastanawiacie, gdzie bywać, to jakie, jakie miejsca rozwijać, to przede wszystkim skupić się na jednym miejscu i tam się poczuć pewnie, i dopiero zabierać się za inne miejsca. Czyli jeżeli teraz na przykład totalnie jesteście czyści, nie macie nic, a chcecie zacząć, no to ja bym zaczęła właśnie teraz to nie wiem, czy od Facebooka, czy od Instagrama. Ja pewnie bym zaczęła od Instagrama już teraz, ale ja zaczynam od Facebooka, bo jeszcze wtedy Instagram nie był taki popularny. Mm, więc długo, długo, długo miałam Facebooka, potem poszłam na Instagram, a teraz już na Instagramie czuję się o niebo lepiej. Ale na pewno któryś z tych dwóch, na pewno macie jakieś swoje też preferencje, każdy jakieś ma, czy wolicie jedno, czy drugie nawet po takim pierwszym spojrzeniu na to, jak działa jedno i drugie. A na Instagramie też można sprzedawać i jutro też Ania o tym będzie Wam opowiadała, bo, bo Ania też z Instagrama ma sporo zamówień. Także Facebook albo Instagram, no i docelowo już swoją stronę internetową, gdzieś tam byłem też budowałam, Ale na początku jedno, jak się poczujecie dobrze, na przykład na Facebooku, już macie taką w miarę regularność i pokazujecie jakieś rzeczy, jakieś tam zamówienia się pojawiają, to potem można założyć swoje kolejne konto i z czasem, żeby, no żeby w tych kilku miejscach być. Mm, ale to z czasem dopiero, bo najgorsze co można zrobić, to założyć Facebooka, Pinteresta, Instagrama, bloga, TikToka i tylko się martwić, że co tutaj, a co tutaj, a co tutaj, o Boże, a tu nie dałam nic, a co teraz, wiecie, i się zastanawiać, gdzie to wrzucić, a nie ma klientów w ogóle, więc to, to nie ma sensu. Trzeba pomalutku. I też jest. Bardzo ważne, że trzeba testować, bo ja wam mogę powiedzieć, dobra, dla mnie Instagram jest najlepszy, ale może się okazać, że na przykład ktoś ma Instagrama i się bardzo stara, ale na przykład nie czuje do końca tego medium i woli Facebooka i tam ma więcej zamówień. To nie ma takiej jednej recepty, które miejsce jest najlepsze i obiektywnie najlepsze, tak? Bo to będzie najlepsze miejsce dla danej osoby albo dla danej. Grupy osób, czy dla danych, nie wiem, produktów konkretnych, które się tworzy, więc musicie po prostu potestować. I uwaga, zawsze jak się ma firmę, jak ktoś by się zastanawiał, czy coś jest pewne, to nic nie jest pewne, mając firmę, czy będąc na swoim, nic nie jest pewne. Zawsze, zawsze jest niepewność, zawsze trzeba się zastanawiać, podejmować dużo decyzji, ryzykować, próbować, testować i dopiero potem na bazie tego się uczyć i sprawdzać, co działa, a co nie. Tak już po prostu jest i ja nie wiem czy ktoś ma firmę i wam powie, że jest inaczej, myślę, że nie. Dobra, dużo komentarzy, zaraz przechodzę. Promocja, mm, dzielą się promocje na płatne i bezpłatne. Oczywiście wszyscy chcemy bezpłatnie najlepiej się promować, więc można w tych wszystkich swoich miejscach, które mamy, jak nie mamy to zakładamy po kolei. Tak, czyli strona internetowa blog, Facebook, Instagram, Pinterest. Czasami też właśnie pojawiają się głosy o blogach kartkowych i to jest osobny temat do dyskusji. I ja myślę, że teraz sobie możemy z 5 minut też porozmawiać o blogach, bo kiedyś to była taka forma promocji skraperskiej, że zakłada się blog i na blogu prezentuje się swoje prace, opisuje się, czego się użyło itd. i tak dalej. Kiedyś faktycznie tak było, kiedy scrapbooking był bardziej takim hobby i czasem spędzanym na realizacji swojej pasji, ale w momencie, kiedy my Chcemy kupić, na przy... sorry, chcemy sprzedać jakąś pracę, no to musimy się zastanowić i zapytać siebie, czy ktoś, kto chce, na przykład, nie wiem, m, jakiś ojciec ma dziecko i to dziecko będzie kończyło, nie wiem, tam 17 czy 18 lat. Akurat miałam ostatnio taki przypadek, że pan do mnie napisał więc powiedziałam, ojciec, ale równie dobrze matka, nie wiem, córa czy syn kończy 18 lat i chce jakąś super, na przykład, nie wiem, pudełko albo coś na tą okazję takie wypasione. No to pytanie, czy ta osoba zajrzy na bloga, sklep bookingowego, żeby zobaczyć z czego co zostało zrobione, raczej nie, raczej poszuka na, albo na gdzieś tam na jakichś stronach takich właśnie sprzedażowych, albo się popyta, czy ktoś kogoś zna, kto takie rzeczy robi raczej na bloga nie wchodzi się po to, żeby zobaczyć coś, co się chce potem kupić. Może być tak, że ktoś przez przypadek trafił na bloga, zobaczył super rzecz i się odezwał, że on też chce taką, to ja nie mówię, że nie, bo można, tak, może tak być, ale raczej blogi nie są takimi miejscami, do których się kierują osoby, które chcą kupić rękodzieło. Więc o tym trzeba pamiętać. Jeżeli decydujemy się na tworzenie bloga, to raczej jest to blog dla osób, które też tworzą, które może tam zajrzą, niż dla osób, które od nas kupią. Także pytanie, czy warto prowadzić blogi w waszych sytuacjach, to jest pytanie po prostu do was, czy wy chcecie czasami się chce po prostu prowadzić taki jakby pamiętnik prac, które się tworzyło i oczywiście można, bo kto nam zabroni czasami chcemy się dostać do różnych zespołów design teamów i inspirować z ramienia jakiegoś sklepu czy producenta i wtedy blogi się przydają i spoko może tak być ale do sprzedaży to akurat nie są takie miejsca ok rekomendacje i polecenia to jest bardzo cenna bardzo ważny punkt i na tym naprawdę się skupiajcie jeżeli na przykład tworzycie jakąś pracę dla kogoś, to zawsze ja przynajmniej się zawsze pytałam i czy spełniła oczekiwania, czy jest OK, czy ktoś się ucieszy, czy był zadowolony, tylko to też oczywiście z wyczuciem, tak, żeby nie napastować. I nie męczyć tych biednych klientów, tylko tak po prostu się z troską zapytać, czy wszystko w porządku i tak dalej. No i często też jest tak, do mnie akurat często same osoby pisały, że w ogóle praca się podobała i że, nie wiem, super, mega i zrobiły efekt wow i bardzo dziękuję i tak dalej. Ale to może też wynika z tego, że ja jestem też taką osobą bardzo otwartą i bardzo takie budującą relację w miarę od razu, więc może gdzieś też w komunikacji tak wybrzmiało, że, że bym chciała wiedzieć, ale nawet jeżeli ktoś się nie odzywa, to warto czasami zapytać i, i wtedy ktoś Wam odpisze. A jak Wam odpisze, że jest naprawdę super, zadowolony, wszystko naprawdę mega, praca cudowna, to zawsze warto się też zapytać, że powiedzieć oczywiście, że się cieszycie i tak dalej. I się zapytać, czy możecie na przykład użyć tej, nie wiem, cytatu, czy tej opinii gdzieś tam u siebie na stronie, bo dla was to jest ważne, żeby gdzieś tam sobie tam, nie wiem, Dawać znać czy zbierać opinie po prostu o swojej pracy, i już macie coś, co możecie pokazać, o czym możecie opowiedzieć, co możecie sobie gdzieś tam na stronie umieścić, że macie klientów, którzy są zadowoleni. I ja wiem, że to nie jest łatwe, nie przychodzi łatwo takie zbieranie rekomendacji. Zresztą, jak ktoś na przykład teraz już mi jest trochę łatwiej, chociaż, no, mówię, na, pracę na zamówienie tworzę raczej zbieram rekomendacje z kursów, warsztatów, szkoleń więc jak coś, ktoś pisze do mnie, to czasami się pytam czy mogę pokazać w relacji, no i to też jest taka forma właśnie pokazywania tego, że ktoś jest zadowolony z, z moich usług albo z moich produktów i oznaczenie prac, o tym Wam też już mówiłam wszystkie prace powinny być oznaczone wszystkie, wszystkie, wszystkie powinniśmy oznaczać to jak oznaczać, jak będzie dla Was najlepiej no to zależy też od Was dla mnie najwygodniej było nawet Wam mogę pokazać bo tylko teraz nie mam podglądu więc nie wiem czy z tej strony poka dobrze widać, czy nie? Zaraz zobaczę z opóźnieniem jakimś. Eee, ja akurat sobie drukowałam po prostu i poczekajcie tutaj. Drukowałam i wycinałam i tył prac oklejałam sobie po prostu www.artemisia.com, www ale może to być stempelek, może to być, nie wiem, jakaś naklejka taka z Waszymi danymi. To, w jakiej to będzie formie, to już jest mniej ważne, to po prostu co, co dla Was będzie najwygodniejsze. E, ja nie miałam stempelka z tego względu, że ja dla mnie oklejenie loga na koniec to jest taka wisienka na torcie. Jak już skończę pracę, już jest wszystko super i ostatnim elementem to jest naklejenie. Więc jak ja bym wolała stempelek i by mi się przesunął i by mi się coś nie udało, to bym się bardzo wkurzyła, e, że wykonałam pracę i teraz muszę coś tu, nie wiem, poprawić, zakleić, coś kombinować. Więc ja po prostu ze stresu tego... Że, że mogę tam nie. Zresztą moje prace często są tam, jakbym chciała odwrócić i coś tak odbić, to mogą być trochę nieró nierówne w takim sensie, że są grube i warstwowe, więc bałabym się, że coś tam mi nie wyjdzie. Yy, dlatego po prostu kleję sobie. Ale można zacząć od tego, że macie bazę i od razu stemplujecie bazę i na nich tworzycie. Też tak można oczywiście robić. To już zależy od Was. Co do Facebooku, fanpage na Facebooku, jak już jest utworzony, da się zmienić na sklep. E, wiesz co? E, sklep jest jednym z modułów takich, który się ustawia. Jak wejdziesz sobie w opcje i zakładki, nie wiem czy masz po polsku czy po angielsku, w zakładkach możesz sobie włączyć zakładkę sklep. A to, o czym mówisz, to być może chodzi Ci o wygląd sam Facebooka, bo można też szablon, szablon fanpage'a sobie zmienić. Ale te szablony są mniej ważne dla nas, tak mi się wydaje, bo na wielu tych szablonach możemy sobie prowadzić nasze, nasze fanpage. E. One jakimiś tam niuansami małymi się tylko różnią. Także to jest jako zakładka. Kiedyś na spotkanie biznesowe wzięłam moje prace i każdy ekscytował się moim blogu wyciętym wykrojnikiem. No widzisz super. A przypomniałaś mi coś, ja kiedyś, to jeszcze chyba jak byłam na doktoracie, to zdarzało mi się też brać swoje prace, ale to też, bo ktoś mi mówił, że słuchaj, weź co tam masz. Jak były jakieś takie spotkania doktorantów, weź, co tam masz, bo ja bym chciała jakąś pracę, to sobie coś tam wybiorę. I się zdarzało, że też brałam ze sobą. Proszę pokazać bliżej do kamerki. Dobra, słuchajcie, to ja muszę zrobić tak, żebym widziała, co... Żebym widziała, co Wam pokazuję, to zrobię tak. Eee, czekajcie. To nie jest ważne. To jest mało ważne, ale była prośba, więc po prostu pokazuję. Mm, tak to mniej więcej wygląda. Dobra, teraz muszę tylko dobrze przejść. To najpierw, potem to i potem to. Chyba dobrze. Czy taki skład na Facebooku można założyć na działalność nierejestrowanej? Słuchajcie, tak, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby sprzedawać przez internet jakkolwiek, pod warunkiem, że te przychody sobie rejestrujecie, tak? Bo najważniejsze jest to przy działalności nierejestrowanej, żeby robić rejestr przychodów, zbierać sobie te oczywiście koszty, jakie się ma, żeby sobie to potem odliczyć w picie. Można, nie ma żadnych przeciwwskazań. Dobra. Lecimy dalej. No i też jest promocja płatna, i ja dlatego tak powiedziałam na początku, że każdy chce bezpłatnie, no bo to jest oczywiste, że zaczynając, no to chcemy własnymi siłami i yy, nie inwestując albo inwestując w małe środki żeby o nas się dowiedziano, dowiedziało jak najwięcej, najwięcej ludzi. Ale możemy oczywiście, jeżeli naprawdę, nie wiem, zakładamy firmę, mamy jakiś plan, mamy sobie wszystkie rzeczy robimy, wszystko tak, jak zaplanowaliśmy, tak jak wszyscy nas uczą i na przykład coś nie działa, albo nadal tych przychodów nie ma tyle, ile chcemy, no to można też uruchomić płatną promocję, tak, czyli wykupić reklamy na Facebooku, na Instagramie, na Google. Czy też w prasie, chociaż tego to napisałam, bo wypada napisać, ale raczej się już. No raczej nie będziemy w gazetach robić reklam w tych czasach, my jako tam początkujące osoby, chociaż może są jakieś takie lokalne, lokalne dzienniki albo jakieś takie broszury, gdzie się da małymi środkami albo w ramach barteru, żeby tam o Was wspomniano. No to myślę, że też można korzystać. I można też oczywiście współpracować przy różnego rodzaju wydarzeniach. To też zależy, co lubicie robić i z kim chcecie współpracować. Można na przykład się dogadać, że na jakąś konferencję, która się u Was w mieście dzieje, wykonacie, nie wiem, bileciki albo coś, albo jakieś małe takie rzeczy, albo to może być dodatek, czy to jest Wasza inwestycja, Wasz czas, ale ktoś się o Was dowie, dostanie jakiś, nie wiem, jakąś fajną rzecz, a przy okazji się o Was dowie, albo też może być w jakiś inny sposób, typu, że nie wiem, czy wypłacicie, czy że wam jakiś taki zwrot kosztów, na przykład ktoś, ktoś pokryje za to, że wy coś tam przygotujecie. Może być naprawdę różnie, tutaj trzeba patrzeć, jakie się ma możliwości i co się dzieje też dookoła was, bo czasami się okaże, że, że jest spoko. Opowiem wam jedną sytuację taką z mojego życia. Jak <grych> to zabrzmiało? Niedawno z racji pandemii pojawił się program wsparcia turyńskich artystów. I tam można było wygrać 1500 zł na realizację projektu. No i złożyłam swój projekt, a projektem był layout o Toruniu, bo oczywiście to musiało się jakkolwiek wiązać z naszym miastem. Tam był też temat, bo tam chyba chodziło o mroźny, już teraz nie pamiętam jak to brzmiało, ale wiem, że miało być mroźnie i miało być coś o Toruniu. Więc zrobiłam layout na Bladeramie, taki dosyć duży, ze zdjęciami po prostu z Torunia, które też sama wykonałam. No, i layout się bardzo spodobał, oczywiście tam prze przeszło. Najpierw dostałam realizację tego projektu, potem wykonałam ten layout i też się on właśnie bardzo spodobał. I mi pani powiedziała, że jak tylko się trochę uspokoi, to czy ja będę chętna, żeby przeprowadzić na przykład jakieś warsztaty u nich, bo w ogóle praca jej się bardzo podoba i że w ogóle, wow, pierwszy raz takie coś widzi. Więc w teorii super, bo zarówno. Były jakieś środki finansowe, które otrzymałam, zrobiłam pracę i spoko, i jeszcze przy okazji z tego może coś się nawiąże, jak troszeczkę i u mnie się uspokoi czasowo, i, i tam będą mieli jakieś takie możliwości prowadzenia warsztatów, może jeszcze coś z tego wyjdzie. Więc trzeba korzystać z różnych opcji i wychodzić też i szukać takich opcji, a nie tylko czekać, aż spadną i ktoś, ktoś Wam o tym powie. Więc szukajcie, patrzcie, co się w otoczeniu dzieje, czy w jakichś gminnych ośrodkach kultury, może są jakieś programy, może tam. Zapytacie, czy można zrobić tam warsztat na przykład dla nie wiem, dzieciaków czy dorosłych. Też ktoś się o was coś dowie, pokażecie swoje prace, dacie do siebie namiar. No trzeba próbować. Dobra, no, wiecie, co ja muszę tylko zobaczyć? Dobra, jesteśmy mniej więcej godzinkę. To mam takie bardzo ważne rzeczy, najważniejsze chyba. Do zapisania dla Was, czyli nie bój się sprzedawać, bo to, to jest nawiązanie do tego, że część osób tworzy pracę, ale powiedzieć, że można jej kupić, to przez gardło nie przejdzie, albo przez klawiaturę, bo, bo się nie pisze o tym. Często jest tak, że prowadzimy fanpage'a e i pokazujemy mnóstwo prac, opowiadamy o tych pracach, z jakiej okazji powstała praca, co tam się użyło i że w ogóle kartka z takiej okazji i tak dalej ale że można zamówić taką kartkę albo album, albo że można kupić akurat tę pracę, no to często się już nie pojawia. A ktoś się też nie domyśli, że można kupić, no bo dla Was to może być oczywiste, że no skoro pokazuje się chwalę, to znaczy, że ktoś może kupić, ale dla kogoś, kto to ogląda, to może być po prostu pokazanie tego, co lubicie robić i wyraz Waszej pasji i tyle. Więc dopóki nie padną słowa, że możesz zamówić podobną pracę albo można u mnie kupić, to uwierzcie mi, że to nie jest oczywiste, tak? Więc starajcie się, jeżeli tworzycie na zamówienie, jeżeli można u Was kupować pracę, to piszcie o tym i pokazujcie to i niech to wybrzmi. W opisie sobie zróbcie też fanpage'a, czy to jakąś notatkę, czy, czy opis, że Wy tworzycie na zamówienie, że u Was można zamówić i u Was można kupić tę pracę i przy okazji też przy postach też możecie o tym wspominać, tak? To nie jest nachalne, bo często się pojawia taka opinia, że to na, tam nachalnie sprzedaż i tak dalej. To jest po prostu... Wasza praca i to jest to, co robicie, czym się zajmujecie, więc powiedzieć, że to można kupić, to jest tak jak powiedzieć, że to jest kolor czerwony albo wykonane z okazji urodzin, tak? To jest normalny po prostu fakt. A jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to po prostu może się odezwać. Dobra. Sprzedawaj jawnie, yy, czyli najlepiej mieć swój cennik prac i najlepiej mieć ofertę w takim sensie, że jakie prace można u Was zamówić i po ile one są. Ja wiem, że w przypadku prac na zamówienie często jest tak, że cena ostateczna pracy zależy od iluś tam czynników. No ale to też. Od nas zależy, w jaki sposób my ustawimy sobie swoje ceny, i to od nas zależy, jak ten cennik będzie się przedstawiał, i to od nas zależy, czy ktoś się do nas odezwie po tę pracę, bo nawet jak napiszecie, pokażecie pracę, i nawet jak napiszecie, że te prace można kupić, albo możecie wykonać podobną pracę, na przykład na zamówienie, ale nie pojawi się w jakiej mniej więcej cenie, no to ktoś też może w teorii, no dobra, są osoby, które zapytają, mniej więcej jedna piąta, yy, tam co piąta osoba zapyta, ale sporo osób może sobie pomyśleć, kurde, to jest ręcznie robione, pewnie jest bardzo drogie, to ja w ogóle nawet nie piszę, bo pewnie mnie nie stać. Więc warto też yy, mniej więcej zakresy cen podawać, yy, czy też przy pracach tych, które wrzucacie, ale przede wszystkim w cenniku, tak, w swojej ofercie. Yy, I najgorsze, co można zrobić, to jak ktoś się zapyta, a jaka cena, to odpisać, odpisałam na PRIV, na przykład, w ogóle. Co to oznacza? W sensie dlaczego? Czy ceny nie są jawne? Czy nie wiem, boicie się, to jest nielegalne, co wy robicie? Ja wiem, że kiedyś nie można było sprzedawać prac i kiedyś e, to była szara strefa, że się sprzedaje bez działalności i po prostu był zakaz, ale teraz można sprzedawać nierejestrowo i to nie jest nic złego i to jest normalne, że macie coś w sprzedaży. Ktoś się pyta, ile to na przykład kosztuje, a wy piszecie taka cena jest za tą pracę albo zależy od tam czegoś tam w zakresie takim, od tej kwoty do tej. I to powinno być zawsze publiczne. To, że ja widzę czasami, a widzę cały czas, że ktoś pisze, że tam wysłałam na priv, czy tam napisałam w wiadomości prywatnej cenę, to w ogóle mi to szczęka opada. W sensie czemu? Czy ja nie mogę znać ceny? Jak ja napiszę, co i tak ta osoba mi odpisze. Więc pierwsze, co mi się nasuwa, to znaczy, że chyba ta osoba nielegalnie coś robi, skoro musi się ukrywać. Więc musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli e, piszecie ceny na PRIF, no to pierwsze takie wrażenie może być takie, że robicie coś po prostu nielegalnie. I czy praca robiona według warsztatów można sprzedawać i jakie cenić? Mhm, dobre, bardzo pytanie Wanda. I powiem Ci, że to zależy od twórcy. Z moich warsztatów ja nie mam problemu, żebyście wy te prace sprzedali. Jak wyrzucane są gdzieś na przykład prace wykonywane na moich warsztatach w media społecznościowe, no to oczywiście spoko wrzucajcie, ale oznaczcie, że to według warsztatu, bo jeżeli wy zrobicie pracę na warsztacie, Wrzucicie ją u siebie, no to i nie dopiszecie, że to jest praca warsztatowa, no to domyślnie ktoś pomyśli, że to jest wasz projekt. A to nie jest wasz projekt, bo to jest projekt twórcy warsztatowego, który został wykonany według instrukcji na warsztacie, tak? Więc jak gdzieś tam wrzucacie pracę, no to trzeba dopisywać, ale czy można sprzedawać tak obiektywnie ogólnie prace warsztatowe? To nie, bo to zależy już od poszczególnych twórców. Więc jak jesteście na czyimś warsztacie, to trzeba się po prostu zapytać, czy ja tą pracę będę mogła sprzedać. Ktoś powie, że tak, spokojnie, ktoś powie, że nie. No, to trzeba to uszanować, tak? Bo ktoś może sobie nie życzyć, żeby jego projekt był sprzedawany. No, nie wiem, różne są sytuacje. Ja akurat uczę sprzedawania, uczę tworzenia biznesu i uczę też tego, żeby się gdzieś tam w, mm, ćwiczyć w różnych sytuacjach sprzedażowych. Więc ja nie mam problemu, że ktoś sprzeda moją pracę, pod warunkiem, że ktoś nie mówi tej osobie, że to jest jego projekt, że ja to wykonałam, to jest mój projekt, moja praca i tak dalej. Więc dopóki tak nie jest, to spoko, że to jest projekt warsztatowy. Mm, no. To zależy od osoby, która prowadzi warsztat, czy zgadza się na sprzedaż pracy? Dokładnie, tak jak pisze Kasia. Okej. Okay. Własna strona www ze sklepem, to już też wam o tym mówiłam, ale to też warto zapisać, że docelowo pomalutku możecie sobie czytać, uczyć, jakie kroki trzeba zrobić, żeby taką stronę założyć, co trzeba mieć i tak dalej. Ja mam też takie szkolenie strona WWW w pigułce, ono jest w, w moim sklepie chyba można sobie zobaczyć. Tam jest tak naprawdę od początku do końca powiedziane o czym trzeba pamiętać, tworząc swoją stronę. Ale ja o stronach ogólnie tak nie prowadzę za rękę nie robię kursów, jak stworzyć stronę, bo to robi super Ola i ona się specjalizuje wiele lat w tym ja sobie zrobiłam swoją stronę i bardzo dużo osób pytało o wiele różnych rzeczy i ja po prostu nagrałam to szkolenie tak trochę dla świętego spokoju, a trochę też po to, żeby pomóc w klubie skraperek, że tam osoby jak chcą się szybko rozwijać, scrapbookingowo, no to po prostu mają dostęp do wszystkich tych szkoleń i sobie mogą zobaczyć. Chcę stworzyć stronę, dobra, no to odpalam sobie szkolenie, patrzę co muszę mieć i tam jest po prostu szybki dostęp do wielu rzeczy. Ja nie muszę za każdym razem opowiadać tego samego, po prostu nagrałam sobie o tym, o tym szkolanko. No i to, co też powiedziałam na początku, jak, było, na, jak była mowa o tych krokach, które trzeba wykonać, zaczynamy od tego, na czym nam zależy, tak? Do czego dążymy? Czy ja chcę sprzedawać jedną pracę tygodniowo i sobie na przykład nie wiem. Uzbierać na nie wiem na co wtedy można by uzbierać, ale tak nie chcę na przykład zarabiać, tylko chcę raz na jakiś czas, żeby coś wpadło. Czy ja chcę na przykład sprzedawać, nie wiem, 10 prac tygodniowo, żeby jakieś regularne pieniądze wpadały. Oczywiście praca, praca nierówna to zależy, jakie prace, jaka kwota i tak dalej. Upraszczam bardzo. Czy chcę na przykład, nie wiem, zarabiać jedną trzecią pensji dodatkowo ze scrapbookingu. Bo to oznacza, że pewne działania trzeba będzie wykonać na przykład szybciej, albo pewnych działań trzeba będzie wykonać więcej. Trzeba będzie po prostu trochę w inny sposób działać, żeby te cele sobie y, zapewnić, ale musicie wiedzieć, tak? Bo jeżeli na przykład ktoś o, chciałby zarobić, ale w sumie nie wie, to coś tam zapostuje, jakąś pracę się stworzy, tu coś napisze, że można ją kupić, wiecie, to nie, jakby nie trzyma się w ogóle, y, nie mając strategii i nie zastanawiając się, do czego tak naprawdę dążę i jakie mam cele. No, to możemy sobie tak, wiecie, przebimbać na przykład pół roku i potem się cały czas zastanawiać, że no, by, bym chciała, ale w sumie to nie wiem jak i nie wiem co, zobaczę, może, może w przyszłym tygodniu coś tam zrobię, wiecie. Trzeba mieć cel i trzeba realizować. Jeżeli coś na przykład Wam idzie, to super, jak nie idzie, to patrzymy, co nie idzie i dlaczego, i próbujemy, nie wiem, w innych miejscach na przykład się promować albo trochę inaczej pisać. To bardzo pomaga, tak? Żeby mieć ustalone, na czym Wam docelowo zależy. Czyli w o znaczeniach pracy też dopisać twórcę projektu. Tak, jeżeli to nie jest praca wykonana prze, jakby projekt nie jest wykonany przez Was, no bo praca jest waszy, Waszymi rękoma, tak? Ale to zawsze. Wydaje mi się, że nie wiem, czy jest jakiś, tw jakiś twórca, instruktor scrapbookingowy, który Wam powie, że nie, nie musisz oznaczać, że to na warsztacie. Myślę, że każdy Wam powie, że trzeba. No to jest też trochę mm, zadbanie o te prawa autorskie do projektu, tak? Że ta praca po prostu została wykonana ten projekt został wykonany przez kogoś, a ktoś go odtworzył na warsztacie i super, bo się nauczył, się rozwija i tak dalej. Warto o tym pisać, no ale nie można dawać do zrozumienia, że to jest wasz projekt, nie? No bo to po prostu tak jak w, w innych branżach, prawo autorskie działa. to jesteś rewelacyjny. Dziękuję, jak to do mnie. <laughs> Dobrze, słuchajcie, ma to sens? Dajcie mi znać. Dajcie mi znać, czy ma to sens i czy czegoś się ciekawego może dowiedzieliście dzisiaj. Zaraz będziemy przechodzić do sesji pytań i mam dwa albo trzy, w sumie mam takie bardzo długie odpowiedzi. Może nie odpowiedzieć, ale pytania, które na Instagramie sobie skopiowałam i od nich zacznę. Ale będę też chciała, żebyście oczywiście wypisali swoje, swoje pytania. A jeszcze zanim dalej przejdę do sesji pytań, to chcę Wam powiedzieć o jednym super projekcie. Część osób już wie, tak jak tutaj Kasia pisała, że już jest w kursie, ale chcę Wam powiedzieć, bo zależy mi na tym, żeby po prostu każdy wiedział, że jest taka opcja nauki, a jaka będzie wasza decyzja, czy chcecie dołączyć, czy nie, to oczywiście już od was zależy, bo są osoby, które na przykład, dla, dla których nie jest to jeszcze ten moment, a są osoby, które po prostu czekają na coś takiego i wiedzą, że to jest to, co im się y, przyda i to, co teraz po prostu powinno y, nastąpić. Więc chciałam się zapytać, czy mogę wam opowiedzieć o tym projekcie, dajcie mi znać, y, bo... Y, dobra, poczekam, 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 a przy okazji sobie zobaczę, co jeszcze piszecie. Ja pisałam też każdorazowo do twórcy, właściciela warsztatu, chyba, że ktoś tworzy tego bardzo dużo. Uh -huh. To co innego, żeby spamu nie było. ok, ma to sens. Wiele rzeczy się dowiedziałam. Mam pewną głowę, czekam i wiele przemyśleń. No to się cieszę. Jak dla mnie super mam nadzieję, że będzie można jeszcze raz trojrzeć. Tak, to zostanie. widzę, co na pewno przez kilka dni. Zobaczę, może zostanie na dłużej. Myślę, że tak. Na pewno do końca tygodnia będzie. Myślę, że zostawię. Znając mnie i znając moje serducho, to pewnie, pewnie to po prostu sobie tutaj będzie wisiało i będzie, będzie służyło. Bardzo sensownie, mnóstwo wiedzy i szczegółów, na no to się cieszę. Dobra, zobaczę szybciutko jeszcze tylko, czy mam jakieś pytania takie tutaj z tych ostatnich ee, wątków. Mm -hmm, to zależy od osoby, która prowadzi warsztat, tutaj pisaliście, ok Ja nie chciałam odpisywać ostatnio pod postem, bo skomentowała go między innymi pani, która trzymała album z posta. Odpisywać ostatnio pod postem, skomentowała go pani, która trzymała album z posta, okej. Okay. Nie do końca rozumiem, ale ja sobie potem to jeszcze przetrawię, bo teraz jestem, wiecie, też jeszcze w powerze naszego spotkania, to trochę inaczej się myśli. Dobra, 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 kopalnia wiedzy, dobra. Słuchajcie, no to lecimy. Chciałam wam powiedzieć o kursie, m, który się zaczyna 6 sierpnia i trwa miesiąc, po czym jeszcze są takie dwa miesiące dodatkowo mojego wsparcia i sesji pytań, na których się spotykamy regularnie i to jest biznesowy kurs, dosłownie poświęcę 5 minut na informację o kursie i przejdziemy do sesji pytań a chcę wam o tym powiedzieć, bo nie było chyba jeszcze takiego, takiej sytuacji, że jak ja zamknęłam zapisy to ktoś mi nie, nie powiedział, że ojeny a ja nie wiedziałam ojene, ja, a przegap, ja przegapiłam, a nie wiem, mi się nie wyświetliło dopiero się dowiaduję i tak dalej więc naprawdę mi zależy, żeby się o tym dowiedzieć dołączać do kursu można tylko do piątku, czyli jeszcze 3 dni no i z tego zaczynamy. I te moduły to są tak naprawdę te rzeczy, które wam dzisiaj na początku mówiłam, o czym trzeba pamiętać, żeby zadbać o to budowanie swoich przychodów. Na scrapbookingu. Tutaj jeszcze dochodzi moduł cały o podstawach planowania i organizacji, po to, że jeżeli ktoś na przykład ma etat i ma dzieci i chciałby jeszcze sobie zacząć coś dodatkowo robić, no to trzeba troszeczkę zmienić sobie swój cykl dnia i trochę zaplanować rzeczy. A jak to zrobić, no to też będziemy się uczyć. W pierwszym module który też pozwoli trochę wpleść ten kurs w życie, tak? Bo też jest kurs, on będzie trochę trwał, więc żeby móc sobie zaplanować i działania w tym kursie, i potem też dodatkowe działania te scrapbookingowe, no to potrzeba troszeczkę sobie... Dowiedzieć się, jak się efektywnie y, organizować. W kursie są lekcje wideo, materiały do pobrania ćwiczenia, będzie grupa też na Facebooku. Jest ona już, bo ona jest wspólna dla wszystkich edycji. Sesje pytań i odpowiedzi i działamy przez 3 miesiące. I co jest bardzo ważne, to ma się wszystkie kolejne edycje. To jest trzecia edycja kursu i osoby z pierwszej edycji, które miały kurs tak naprawdę mailowy tylko, bo pierwsza edycja była w całości mailowa. No, to miały dostęp do drugiej edycji, która była razem z audio, i mają dostęp do trzeciej edycji, tej, która będzie już z nagraniami wideo, z lekcjami wideo, i będą mieli dostęp do kolejnych edycji, tak? Kurs jest raz do roku i myślę, że ten raz na rok takie zerknięcie z lotu ptaka trochę na to, co robimy, jest super, takie, żeby sobie odświeżyć i ceny, i ofertę, i. To czym się w dobry sposób komunikujemy też z odbiorcami, czy mamy na przykład ceny aktualne, czy coś by trzeba było zmienić. Zresztą w module o wycenie prac produktów scrapbookingowych będziemy też się uczyć, co ile podwyższać ceny i dlaczego to robić trzeba. Także no, myślę, że raz na rok przejść sobie przez taki kurs jest super. A jak się dołącza teraz, no to się ma po prostu dostęp do, do każdej kolejnej edycji. I teraz cena kursu to jest 469 zł. E, dużo, niedużo, to już jest pytanie do was, co to znaczy dużo, a co to znaczy niedużo. E, ja tylko powiem, że co roku ta cena się zwiększa e, i ta nie na pewno nie będzie, a będzie na pewno drożej. E, więc jeżeli ktoś ma ochotę. A jak ktoś jest na liście zainteresowanych, to to ma tam jeszcze zniżkę, bo wysyłałam kod 20% tani. E, jak ktoś się jeszcze nie zapisał, no to trzeba się do mnie odezwać, to, to ja wam to wyślę i co chciałam jeszcze powiedzieć, a i klub skraperek ma 10% jeszcze też taniej więc w sumie to cena może tam 300 z kawałeczkiem wyjść ehm, dla klubu 300 chyba 28, a z tą zniżką z listy zainteresowanych to chyba 375 jakoś tak to wychodzi, musicie sobie zobaczyć i można kupić na raty, bo u mnie w sklepie są też raty dobra, to to wam chciałam powiedzieć i będziemy sobie przechodzić do sesji pytań Wiedzę kosztuje no, powiem Wam, że mm, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kursy, to mm, akurat ten kurs ja uwielbiam z tego powodu, że on się dosyć szybko zwróci. Bo jeżeli sobie y, opracujecie y, po kolei w każdym module te ćwiczenia, które tam są i będziecie sobie je uzupełniać, to naprawdę no, te prace, które sprzedacie w ciągu najbliższego nie wiem czy miesiąca, czy dwóch, to Wam zwrócą ten y, koszt kursu. Y, więc uwielbiam ten kurs właśnie przez to, że y, no, jak się go kupi, to potem naprawdę można sobie. Y, otworzyć y, różne inne opcje i możliwości i jak się go przerabia to trochę inaczej się patrzy na 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 na, na działanie można na raty można na raty y, jeżeli chodzi o raty bo tu piszecie jeszcze raty ile czasu y, to raty są poprzez Tipei to raty nie są u mnie bezpośrednie tylko musicie wybrać y, płatności Tipei ja mam płatności tak przelew bankowy przelew 24, PayPal i Tipei -Pay. y, jak sobie wyjdziecie w Tipei tam jest tipej raty i tam są suwaczki ja już y, Wydaje mi się, że od trzech rad, ale do ilu, nie wiem, czy do dwudziestu, czy więcej, można sobie zobaczyć, bo tam jest okres i, i, i liczbę rad. To już tam sobie możecie poklikać i posprawdzać, jak to będzie. Dobra. Dobrze, słuchajcie. To teraz, uwaga, pierwsze pytanie. Ja je odczytam, dobra, tak się umówmy, ale mam od razu tutaj na kolejnym slajdzie punkty takie wychwycone, o których opowiem. A czekam już teraz na wasze pytania, jak będziecie mieć. Minimum 3 raty mogą być. O dzięki Kinga. Super. Ja pamiętam, że minimum 300 zł musiało być, żeby wziąć na raty, ale ten kurs to spełnia. A minimum 3 raty, to nie pamiętałam. Dobra, czy można link do tego kursu? Tak. Ja ujemny wiecie co? Ja nie zrobiłam jednej rzeczy. Ja nie skopiowałam, sobie linku. eunika przez BKS. Tak jak tu widzicie, logo BKS to jest skrót i sobie możecie na stronie wwweunika przez BKS wejść i tam jest cały opis kursu. Ja zresztą jeszcze puszczę i dzisiaj na fanpage'u, i jutro jeszcze będę puszczała na cały czas praktycznie od początku tygodnia. Yy, o tym kursie mówię, więc myślę, że, yy, że gdzieś tam wychwycicie. A teraz, jakbyście chcieli, yy, to yy, no to właśnie eunika przez BKS. I sobie możecie zobaczyć. Ja tam też napisałam, co wchodzi w kurs, są opisy modułów, są opinie poprzednich uczestniczek, także tam dużo, dużo, dużo sobie można poczytać. Czy ten kurs można przełożyć na inną działalność nieskrapową? E, Weronika, wiesz, co można, natomiast wszystkie przykłady, które ja tam mówię, to są skrapowe, ale można, można, bo ustalenie grupy, czy persony, czy ścieżki klienta. Czy wycena prac, czy stawka godzinowa, to są tak naprawdę rzeczy, które możecie sobie poprzekładać na inne branże. Ja podaję różnorodne przykłady, przykłady są sklepowe, ale wydaje mi się, że nie ma problemu, żeby to przełożyć na jakąś tam inną branżę. Zahaczam też o część innych branż, ale to przy okazji łączenia właśnie tam z fotograficzną, z, z cukierniczą i tak dalej, ale to są raczej takie wzmianki niż, niż przykłady, ale myślę, że można, bo to są takie podstawy, podstawy biznesowe. Dobra, zaczynam z działalnością nierejestrowaną. Na razie mam taką sytuację, że nie mogę robić pracy na zamówienie, mogę tylko sprzedawać gotowe prace. Obecnie e, są to głównie kartki, zazwyczaj sztelugowe i pop-up, oraz albumiki harmonikowe z elementami pop-up. Teraz tworzę sobie bazę produktów. Przydałoby się inne określenie: Produkt brzmi tak trochę sucho. E, czyli teraz tworzę sobie bazę produktów na start, którą zamierzam potem na bieżąco uzupełniać. Pytanie brzmi, jak promować tego typu pracę? Jaką myśl przewodnią do nich przypiąć? Cały czas szukam klamry, którą by to wszystko, która by to wszystko spięła w jeden spójny projekt, ale nie chcę rezygnować z indywidualności samych prac. Mam różne pomysły, nie potrafię ich jeszcze do końca usystematyzować. Równocześnie zdaję sobie sprawę, że nie mogę iść we wszystko, co mi przyjdzie do głowy. Muszę zawęzić rodzaj projektów, żeby nie wytworzył się chaos". Wśród znajomych i rodziny bardzo podobają mi się te wszystkie prace z elementami pop-up. Kartki sztorugowe też, ale najwięcej ostatnio robiłam pop-upów różnego rodzaju. Myślę, że może to jest dobry trop, ale nie jestem pewna. I teraz ja wychwyciłam takie trzy rzeczy, o których chcę powiedzieć. To było pytanie, które było pod postem z Instagrama, jak prosiłam właśnie o pytania na dzisiaj. I teraz tak, wychwyciłam taką rzecz, że produkt brzmi tak trochę sucho. I można mieć takie skojarzenie, że produkt brzmi sucho, ale my tworzymy produkty. I produkty i usługi to są takie. Profesjonalne nazwy na to, co się tworzy, mając działalność, czy tworząc coś wiem, po swojemu, więc myślę, że może jak najbardziej zostać produkt i myślę, że można mówić o produktach, bo to, co my sprzedajemy, to jest fizyczny produkt, tak? który my tworzymy. Oczywiście to jest tam artystycznie jakoś ładnie ubrane i to jest dzieło sztuki, niektórzy mogliby powiedzieć, ale to jest produkt, który my sprzedajemy, tak? Produkt lub usługa, jeżeli tam chodzi o warsztaty. Więc, prace to są produkty. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś myśli, że to brzmi sucho, to warto sobie pomyśleć, dlaczego tak myślimy, bo to jest produkt. I teraz, jak promować tego typu prace? Jaką myśl przewodnią do nich przypiąć? Ja bym się. Y Zastanowiła, do kogo, znowu wracamy do grupy docelowej, do kogo będziesz kierować swoje prace, ale wydaje mi się, że taką jedną główną myślą przewodnią mogłoby być po prostu podarowanie czegoś wartościowego albo czegoś wyjątkowego bliskim osobom. Podarowanie odrobiny radości albo nie wiem, sprawienie uśmiechu bliskiej osobie, no bo to, co my wykonujemy, no to wykonujemy pracę, którą ktoś komuś wręcza. Po to, żeby tę osobę ucieszyć, po to, żeby pokazać, że jest dla kogoś ważna, po to, żeby. W jaki sposób może podkreślić, że pamięta o tej osobie, więc to są takie hasła, które warto sobie wypisać i gdzieś koło tego krążyć. Ale z drugiej strony to też może wybrzmiewać w takich przypadkach, kiedy na przykład promujemy, czyli piszemy posty takie, żeby ktoś kupił albo zamówił i pokazujące co wy robicie i dlaczego, ale to też nie musi wybrzmiewać za każdym razem cały czas, bo też, żeby nie przesączyć za bardzo i żeby tą radością i tymi upominkami nie jakoś, nie wiem, nie przytłoczyć, bo mam wrażenie, że od czasu do czasu wspomnieć, że super jest podarować komuś coś wyjątkowego od serca, ale gdybyśmy tak w każdym poście pisali, no to mogłoby się trochę przejść. Więc wydaje mi się, że właśnie takie, takie komunikaty, że od serca, dla bliskich, że, coś dla, że ktoś jest dla nas ważny i chcemy to pokazać i wywołać radość albo uśmiech, albo podkreślić właśnie to, że komuś, na kimś bardzo zależy, to by mogły być takie myśli przewodnie. Ale to też zależy, jakie prace tworzycie. Bo może tworzycie na przykład zaproszenia na ślub głównie i chcecie oprawić ślubne robić, więc wtedy myślą przewodnią będzie coś innego, czyli wyjątkowe wydarzenie albo yy, albo, no nie wiem... Nie tworzyłam za bardzo na akurat o prawie ślubnej, zdarzyło mi się to tylko kilka razy, jeżeli chodzi o zaproszenie. Zależy też w dużej mierze właśnie, jakie to są prace, ale jeszcze chcę coś bardzo podkreślić, jedną rzecz, że, bo tutaj padło, muszę zawęzić rodzaj projektów, żeby nie wytworzył się chaos. Ja do końca się z tym nie zgadzam. W sensie można oczywiście, jak się chce, zawęzić i tworzyć na przykład tylko boksy albo tylko kartki sztelugowe, Albo tylko zaproszenia. Akurat zaproszenia to jest takie, taka, jakby osobna działka, bo tam warto mieć bardzo dużo wzorów, bardzo różne opcje, więc można by się skupić tylko na zaproszeniach albo tylko na oprawie ślubnej i to jest ok. Natomiast jeżeli tworzymy prace mm, takie upominkowe, typu na urodziny, na nie wiem, wesel, na, na śluby czy na chrzest, czy na komunie. No to moim zdaniem nie trzeba. Jak się chce zawęzić, to można, oczywiście, ale nie trzeba moim zdaniem. Można mieć różne opcje i nawet powiem Wam, że w kwestii zdobywania nowych klientów, to sam ten wybór formy pracy jest super, bo ktoś może sobie wybrać kartkę do koperty, która jest tańsza, może wybrać kartkę sztalugową, która jest droższa, może wybrać album, który jest w ogóle najdroższy pewnie, albo wybrać jeszcze jakieś inne formy, które będą się różniły. Ceną, no bo one się będą na pewno różniły ceną, więc wydaje mi się, że jeżeli będzie różnorodność tych produktów, to nawet działa na plus, bo jeżeli ktoś zobaczy jakąś jedną rzecz, ale na przykład to będzie, nie wiem, z jakiegoś powodu dla tej osoby nieodpowiednie, albo może tak być, że za drogie, typu ktoś zobaczy, nie wiem, kartkę za 90 zł, no to może nie, ale kartkę za 40 zł, to może już tak, więc ja bym akurat nie zawężała chyba rodzaju projektów, ale to. Zależy od Was, czy wy chcecie mieć różnorodność, czy wy chcecie po prostu wykonywać jeden projekt w sensie jedną formę, z jakiegoś powodu, tak? Z, dlatego, że na przykład Wam będzie wygodniej i się w tym wyspecjalizujecie i spoko. Ale nie wiem, czy to nie będzie zbyt duże zawężenie. Dostęp do kursu jest przez cały czas? Tak. Czy tylko w czasie go trwania? Cały czas ma się dostęp do platformy i do, normalnie się logujecie, i tam są cały czas dane. W sensie te, te na bieżąco teraz będą wrzucane treści. Jak dołączycie, to 6 się, od 6 sierpnia będą się po kolei pojawiały lekcje, a dostęp jest cały czas. Czyli jak ktoś na przykład teraz nie ma możliwości, może sobie to przerobić później, nie ma sprawy. No i cały czas jest, aż do kolejnej edycji, i też potem cały czas jest, więc, więc jest. Dzie dziękuję Oniko, teraz trochę jest mi jaśniej no co fajnie, to się cieszę dobra, kolejne pytanie, ja już nie będę wam całego czytała jak ktoś sobie będzie odtwarzał to nagranie, to można sobie zapauzować i przeczytać, ale też wychwyciłam dwie rzeczy z tego pytania, z tego opisu chyba powinnam umieszczać więcej siebie i może kuli z pracy, to jest to co lubię u innych rękodzielników, ale nie wiem jak to robić, żeby nie przesadzić i druga rzecz, jak zróżnicować treści w tych wszystkich miejscach, żeby były atrakcyjne dla potencjalnego klienta, stanowiły wartość dodaną i równocześnie nie przytłumiły samych produktów. To są bardzo ważne rzeczy pod kątem takiej strategii komunikacji, czyli tego, co chcecie umieszczać w mediach społecznościowych, o czym chcecie mówić, co chcecie pisać i co też chciałby wasz klient widzieć. I to bardzo zależy, naprawdę. To zależy od tego, jakimi jesteście osobami i na ile jesteście otwarci, żeby też trochę o sobie opowiadać. Nie trzeba, od razu mówię, że nie trzeba. Można oczywiście i najczęściej te treści, które są z kulis, cieszą się większym, większą popularnością niż te treści, które wrzucamy tam, kup kartkę czy coś. Oczywiście upraszczam, ale nie trzeba tak robić, oczywiście. To nie jest przymus, że musicie coś tam o sobie koniecznie pisać, bo inaczej to w ogóle będzie tragedia. Nie trzeba, można, a ile o sobie, czy o jakichś takich kulisach pracy, no to też trochę zależy od Was. Ja bym polecała na początek naprawdę tak delikatnie, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest takie zainteresowanie takimi treściami, typu jakich materiałów używacie, albo jakie są ulubione dodatki, albo jakie są Wasze dodatki, których najczęściej używacie. Albo w jaki sposób powstaje praca, co jest najpierw, czy jest pomysł, czy jest, nie wiem, jakiś szkic, czy robicie na bazie jakichś szablonów, czy robicie to samemu, kiedy tworzycie, jak długo się tworzy praca. To są naprawdę rzeczy, które mogą być ciekawe. Mm. Oczywiście dla części osób więcej yy, rzeczy takich typowo za kulis będzie ciekawe, ale są też osoby, które przyjdą i po prostu powiedzą poproszę taką pracę, takie dane i tak dalej. I w ogóle, wiecie, nie będą się interesować i to też jest spoko, bo jesteśmy wszyscy różni. Ja też bardzo lubię oglądać kulisy. Sama też daję dużo kulisów i to moje konto na Instagramie powstało tak w zasadzie po to, żeby na Facebooku były konkrety, a na Instagramie, żeby były kulisy. Yy, jak powstawało to konto, bo chciałam te treści rozróżniać. Yy. Ale też nie wydaje mi się, żeby osoby, które u mnie zamawiały, żeby jakoś bardzo się. Prędzej osoby, które też tworzą, to te kulisy oglądają. Ale z czasem moja grupa docelowa się zmieniła. Ja miałam też taką e, bardzo dużą zagwostkę. To w ogóle off-top, to totalnie off-top, teraz Wam powiem, ale ja miałam też bardzo dużą zagwostkę, bo mi się grupa docelowa zmieniła całkowicie. E, od momentu, jak zaczynałam tworzyć i najpierw sprzedawałam pracę, a potem po prostu tworzyłam. Warsztaty, kursy dla osób i produkty dla osób, które też tworzą. I też miałam, też wtedy, też miałam też. Hmm, wtedy zastanawiałam się, czy stworzyć zupełnie nowy fanpage, czy zostać na tym, czy dla dwóch grup. Był taki czas, gdzie dla dwóch grup się komunikowałam, więc to nie było łatwe, ale jakoś, jakoś dało się to przetrwać. Więc wracając hmm, do tego punktu, hmm, czasami warto po prostu zapytać. I jak napiszecie. Hmm, od czasu do czasu taki post, yy, o czym na przykład, czy jest coś, co, co chcielibyście wiedzieć, na przykład o mojej pracy albo wiecie, tak? Po prostu zapytać się, takie dać pytanie trochę otwarte, albo na początku wybór, czy to, czy to. Na pewno ktoś wam odpisze, na pewno. A jeżeli pierwszy raz wam nikt nie odpisze, to na drugi albo na trzeci raz na pewno ktoś wam coś odpisze. I wtedy spróbujcie taką treść, którą ktoś tam powiedział, mniej więcej y, może pokazać, nie wiem, a y, z czego pani tworzy, albo y, nie wiem, ile tworzy się taką pracę. No i potem zobaczycie, jak, w jaki sposób to ujmiecie, żeby to ciekawie wyglądało. No i tak jakoś się rozkręci. Mam wrażenie, że to trochę wyjdzie. Mm, wyjdzie w praniu, jak te treści takie trochę za kulis będą wychodziły. Ja na pewno jestem zdanie, że warto pytać i warto dowydywać, się, jakie są oczekiwania odbiorców, bo. <śledzimy> <śledzimy> to ode mnie elaborat. No. Ja uwielbiam, jak pokazuje robić na indyktorze klaserem. No widzicie, lubimy wszyscy kulisy. Ja nie wiem, czy jest ktoś, kto nie zastanawia się albo nie, nie wyłącza. Jak jakaś duża marka pokazuje kulisy pracy. No, jesteśmy ciekawi tych rzeczy, które, na, których na co dzień nie mamy i które nas tak do końca nie dotyczą, ale na przykład jesteśmy zaangażowani w jakiś sposób w daną markę czy w daną osobę, więc to jest normalne, że kulisy nas ciekawią, e, więc warto też je pokazywać, ale to ile i w jaki sposób to naprawdę zależy od Was, e, od Waszej gotowości i trochę też od tego, co sobie życzy grupa. W takim sensie. Teraz tak powiedziałam troszeczkę nieładnie, że sobie życzę, no bo to wy prowadzicie ten profil i to wy decydujecie, tak? Co tam pokazujecie? No ale trochę warto jest mimo wszystko pytać i odpowiadać na te potrzeby odbiorców, bo nie prowadzi się profilu dla siebie, tylko się prowadzi profil dla kogoś, tak, bo ktoś to czyta. I piszecie to po to, żeby ktoś miał z tego jakąś wartość. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, bo tak właśnie odpowiedź to zależy. Niektórzy nie uznają tej odpowiedzi, ale nie ma innej opcji niż to zależy. Trzeba po prostu zacząć próbować i sprawdzić, jak się te treści będą, e, będą nosiły. Albo pytać, czy takie treści są w porządku, czy chcecie więcej takich treści, czy chcecie więcej na przykład prac, czy chcecie więcej tego, dajcie mi znać. Tam, nie wiem, pytać zawsze warto, słuchajcie. I na pewno y, fajne odpowiedzi się dostaje. Ja dużo pytam i mam bardzo dużo ciekawych odpowiedzi, i takich, o których na przykład bym nawet nie pomyślała, więc warto, warto pytać. E, jak zróżnicować treści? To jest też ważne pytanie. Żeby, żeby stanowiły wartość dodaną i nie przytumiły samych produktów aha, dobra, bo dwojaką można zrozumieć teraz już wiem, że to chodzi o to że ile tych treści takich typowo prac i sprzedaży a ile treści takich off-topów nie ma tutaj jakiejś granicy, że 50 na 50 albo 20 na 80 nie ma, po prostu musicie zobaczyć yy... Tak, żeby osoba pamiętała, że u Was można zamówić, ale, ym, ale żeby też pokazywać trochę tego procesu. Ym, możecie sobie o, obserwować też innych twórców i zobaczyć, jak to u nich jest. I powiem Wam, że co twórca to naprawdę robi inaczej. Ale polecam Wam naprawdę przez jakiś czas, zaobserwować sobie te osoby, które tworzą na zamówienie i zobaczyć po prostu, co one pokazują, w jaki sposób, i czerpać trochę inspiracji. Oczywiście nie kopiować, nie robić tego samego dokładnie tak samo, chociaż nie wiem, czy się da dokładnie tak samo, ale, ale zerknąć sobie i, i trochę zobaczyć, zainspirować się. Ale głównie i tak pytajcie. A ja troszeczkę jeszcze pomyślałam, bo jak jest pytanie, jak z, zróżnicować treści, to w jaki sposób sprawić, na przykład, jak się ma wiele kanałów, żeby te treści się nie powtarzały, ale to jest chyba inne pytanie na inny mm, raz. I tu jest jeszcze jedno pytanie, i już przechodzę do Was, zaraz sobie biorę telefon bliżej. Chciałabym wykorzystać to, co już mam, na przykład konto na Instagramie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł w kwestii sprzedaży tak, to jest dobry pomysł, wszystko co mamy już teraz przygotowane i co możemy wykorzystać do tego, żeby sprzedawać, to jest zawsze dobry pomysł niż kombinować z jakimiś nowymi rzeczami i co z regulaminem sprzedaży, bo jakiś musi być, gdzie go umieścić i teraz jeżeli chodzi o regulamin, no to sprzedając online, wymagany jest regulamin sprzedaży, tak jak on będzie brzmiał i jak on będzie zabezpieczał wasze interesy, to już jest inna kwestia, bo można sobie bardzo proste stworzyć, albo można kupić bardzo skomplikowany regulamin na kilkadziesiąt stron, i oba to znaczy, źle, źle chciałam powiedzieć, nie, że oba są ok, w takim sensie, że mm, regulamin zawsze zabezpiecza wasze interesy. Więc jeżeli macie króciutki regulamin, który nie rozwiązuje wiele spraw, to w przypadku jakichkolwiek problemów to może być po prostu duży problem. Ale może też tak być, że nigdy żadne problemy się nie pojawią. No ale regulamin chroni z, z reguły Was, więc warto gdzieś tam się trochę wczytać i żeby taki regulamin sobie stworzyć. A gdzie go umieścić? Tam, gdzie się da. Tam, gdzie się da, czyli na przykład w, na Facebooku to może być albo jakaś notatka, albo w podpiętym poście. Na Instagramie może to być albo w zapisanych stories, albo nie wiem, no chyba tylko w zapisanych stories, albo można sobie zrobić ten jeden. Klikalny link taki w, w bio, w opisie bio waszego profilu na Instagramie, i tam albo wrzucić link do właśnie regulaminu. Ale szkoda, by było trochę tego miejsca, tylko na regulamin warto, ja akurat tam mam linki, więc to jest też dobry, m, m, dobra strona strony internetowej własnej, że można sobie tak zrobić, że do bio wrzucić można różne linki i tylko po prostu jest, że linki, klikacie i macie różne opcje. Ale to też bez strony można zrobić. Ja będę pokazywała też w kursie, jak zrobić sobie takie linki edytowalne, nie mając strony. Na przykład. No ale wracając na no, te regulaminy, umieszczamy dokładnie tam, gdzie gdzie się da i gdzie będzie najprościej komuś po prostu to znaleźć. Dobrze. Biorę telefon, więc od tego momentu będę troszeczkę w dół patrzyła na pytania. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was problem. Dobrze, słuchajcie. Zobaczę sobie, czy od momentu, jak zaczęłam o sesji pytań, to czy pojawiły się pytanka i jeżeli macie jakiekolwiek co do tego, o czym dzisiaj mówiłam, Albo o czym nie mówiłam, a chcecie na przykład się dowiedzieć, no to śmiało piszcie. Skąd ten, ko... przypomnij proszę, skąd ten kod rabatowy bo gdzieś go widziałam, nie pamiętam teraz gdzie. Jeżeli chodzi o zakup kursu, to na liście osób zainteresowanych wysyłałam kod. Ja go jeszcze jutro powtórzę, więc jeżeli ktoś nie jest na liście, to trzeba się zapisać na liście. Znajdziecie to na stronie eunika.pl przez linki. Tam jest zarówno link do strony o kursie, jak i do zapisu na listę zainteresowanych, więc, więc możecie tam sobie wejść. Ja zaraz zresztą tutaj wam napiszę i już sobie zobaczymy. PL przez linki. I będziecie mieć. Proszę bardzo. Wczoraj poszedł mail, jeśli byłaś na liście zainteresowanych. Aha, dobra. Eee, tutaj piszecie o tych... Relacjach moich, dobra. To ten kurs, który przespałam rok temu. No właśnie, no właśnie. Czasami bywa tak. Czasami bywa tak. Czy lekcje są raz w tygodniu? Lekcje będą regularnie dodawane. To nie jest tak, że raz się pojawi na przykład 10 czy 15. Zwykle będzie tak, że codziennie jakaś pewnie lekcja wskoczy, albo mogę zrobić tak, że w grupach będę je publikować. To już sobie ustalimy. Ja planowałam tak sobie. Codziennie jedną lekcję na przykład dodać, albo czasami dwie, ale zobaczymy, czy, jak, jakie będzie tempo. Zależy mi na pewno na tym, żeby nie było tak, że ja wrzucam bardzo dużo treści i wy się tym zachłyśniecie. Tego bym chciała uniknąć i dlatego będę po prostu umieszczać te lekcje, żeby zrobić tyle, ile trzeba i nie więcej, po to właśnie, żeby za dużo nie, nie, nie przerobić za dużo materiału, bo potem. Przed między lekcjami powinien być taki czas, zwłaszcza między niektórymi, przemyślenia, czyli nie może wręcz być nowej wiedzy, bo po prostu musi upłynąć trochę czasu, żeby sobie pewne rzeczy poukładać i przemyśleć. I ten kurs jest tak zaplanowany, żeby właśnie też było, była na to przestrzeń. Także nie ma tak, że codziennie jedna lekcja koniecznie, ale prawdopodobnie no najczęściej tak będzie, że, że codziennie coś tam skoczy. Dobra. Mojego pytania nie znalazłem, przeszukałam całą grupę i nie było go. Oje, no nie wiem, jaka grupa i jakie pytanie, Artur. Jeżeli jest jakieś pytanko, to możesz mi tutaj wrzucić, ale nie wiem o czym bo wy chyba sobie rozmawiacie. Unika to marka imienna. Ja ciekawe, czy tak poczekajcie. Ciekawe, czy tak samo by było, jakbyś na przykład promowała brand, na przykład skrap coś tam. A nie na, mnie na przykład nie interesowało, jak Agata z Agateli pokazywała swoje sadzonki, ale Uniki to jest już... Naturalne. Wiecie co? To też zależy, bo my rezonujemy z różnymi osobami, i czasami jest tak, że pewne osoby nam bardziej pasują, pewne nie, i to jest normalne i to jest ok. Więc dla niektórych osób, ja na przykład, moje relacje są spokojne i fajne, można się pośmiać i czegoś dowiedzieć, a niektóre osoby pewnie ich nie włączają, bo ja tam się wygupiam i nie wiem, spojrzą i stwierdzą, że co tu się od Dziela i sobie pójdą. Więc to jest różnie, to zależy. Może po prostu my jesteśmy bardziej podobne niż Wydagat. Nie wiem, ale, ale to też jest okej, okay, że nie każdy nam pasuje, a, a są osoby, które po prostu nam bardziej pasują. Będzie optymalne tempo, jak w każdym kursie. U dzięki. Dobra, dziękuję Ci za te przydatne informacje. Słuchajcie, jeżeli są pytania, no to dawajcie znać, czy o jakieś konkretne na przykład, nie wiem e, produkty, na przykład czy jak tworzycie coś, macie pytania, albo o ofertę, o wycenę. Ja tu jestem dla Was, więc korzystajcie, bo jak nie będzie pytań, to ja się będę rozłączała. Wiem, że już jesteśmy tutaj e, półtorej, poczekajcie 20, 30, półtorej godziny jesteśmy, więc nie jest jeszcze aż tak źle aż tak długo, także jeszcze z pół godzinki mogę zostać. Ale jak nie będzie pytań, to lecę i nie będę też marnować Waszego czasu. A ja sobie cofnę, być może wcześniej były jakieś pytania, bo tych komentarzy naprawdę to jest bardzo dużo. I zobaczymy. Dobra. Zostań z nami. Nie no, wiecie. Dobrze, to powiedzcie mi, jak możecie, jaką jedną rzecz się dowiedzieliście dzisiaj? Czy jest coś takiego, co na przykład było dla Was albo przełomowe, albo było ciekawe, albo na przykład. To wdrożycie, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby też takie spotkanie wam coś dało, tak? Żeby, żeby po tym spotkaniu ktoś potem na drugi dzień sobie coś tam zaczął wdrażać, a nie po to, żebyśmy sobie tu pogadali i, wiecie, się pośmiechali, tylko żeby to miało rzeczywiście jakiś sens. Więc mm, możecie mi napisać, co po prostu bierzecie dla siebie dzisiaj z tego spotkania, a w międzyczasie na pewno się jakieś pytania pojawią, bo ja nie wierzę, że nie. Nie było jeszcze takiego spotkania, żeby zakończyć bez pytań. Jestem tak zielona, że nie wiem o co pytać. Spokojnie, to zaraz będą tutaj pytanka i yy, zaraz sobie będziemy rozmawiać, to może Cię też natchnie, zainspiruje do jakichś kolejnych. Proszę więcej z kamerą wśród zwierząt i twojego męża w reali prowadzącego Ania. W ogóle powiem wam, że to jest niesamowite, bo y, mi jest głupie się wygłupiać na przykład, chociaż czasami zdarza się jakieś takie właśnie relacje robić bardziej zabawne, bo moim zdaniem mimo wszystko media społecznościowe powstały po to, żeby bawić, a nie żeby sprzedawać tam. Sprzedaje się oczywiście przy okazji, y, ale, y, no, ale fajnie jest też dawać taki content, żeby tam komuś trochę może uśmiechu w ten, w ten dzień wprowadzić. Y, I ostatnio mój mąż się uaktywnił, i zdarzało się właśnie, że on coś tam śmiesznego zrobił tak totalnie na spontanie no i oczywiście jestem taka, że tam zapytam się, mogę, mogę, no nie wiem mogę, no mogę, no mogę wrzucę, no dobrze to wrzuć no i wrzucam i potem się okazuje, że jest najbardziej e, tam obleganą relacją A jak sprawdzaliśmy dzisiaj jaki post miał największy zasięg w tym roku na Artemisi, to był ten post z moją dziwną miną i z mojego męża dziwną miną i było prośba, żeby napisać e, Dialog i był wtedy ten konkurs, chyba. Ktoś tam wygrał te turki, bo taką śmieszną minę jakoś przez przypadek zrobiliśmy i to był post, który ma największy zasięg, więc jest tak troszeczkę, że sprzedaż sprzedażą to co robimy, to jest tym co robimy ale w mediach społecznościowych fajnie jest, no jednak też takie zabawne treści dawać, ale fajnie jak się wpisują też w Waszą strategię i w to, w jaki sposób się komunikujecie, bo. Nie ma sensu wrzucać na przykład śmiesznych kotków, tak jak prowadzicie fanpage'a, yy, o kartkach, ale już jakoś śmiesznie nawiązując, yy, nie wiem, że coś tam wam się wylało, albo coś się skleiło, albo coś nagle wam wyszło, a miało być coś innego, tak, żeby to jakoś ubrać w śmieszne, w śmieszne słowa. Myślę, że to akurat warto, bo to takie jest, wiecie. Po to powstały media społecznościowe na początku. Dopiero później się tak, wiecie, yy, zrobiło tutaj sprzedażowo. Dobra, to lecę, bo już się pojawiało. Widzicie, wystarczyło chwilę poczekać. I już, i już mamy pytania. Dobra, jak wyceniać swoje prace? O tym zrobiłam cały kurs, <grym> ale y, tak, jakbym miała szybko powiedzieć, to godnie to jest chyba pierwsza taka y, informacja, że godnie w takim sensie, że to ma być cena, za którą wam się chce pracować, i cena, po której y, wiecie, że jest sens iść w to dalej. Najgorsze co można zrobić, to sprzedawać pracę bardzo tanio i potem nie mieć na przykład na to, żeby dokupić sobie materiału albo w ogóle dokładać jeszcze do interesu. Trzeba wycenić pracę godnie i na, na kwotę, ostat... w sensie na cenę danego produktu scrapbookingowego składa się wiele rzeczy, bardzo wiele to jest koszt produktów zwykle jeden z mniejszych, chociaż zależy jeszcze co tworzycie, no ale jeden z mniejszych koszt waszej pracy, i to jest ten największy koszt który trzeba doliczyć a nie, że wasza praca jest darmowa i tylko materiały plus jakaś umóżna, ale to koszt waszej pracy musicie wiedzieć, ile wykonujecie pracy jaka jest wasza stawka godzinowa dla tej pracy to jest po prostu takie, taka podstawa jak ja wykonuję na przykład, nie wiem, pracę, załóżmy, tworzę kartkę, tworzę ją 30 minut, bo właśnie tempo pracy też jest jeszcze ważne i o tym też w kursie będę mówiła, że w momencie, kiedy my wykonujemy jakieś prace hobbystycznie, to sobie możemy dopieszczać przez pół dnia na przykład kartkę i spoko, jak nas to relaksuje i jest to czas dla nas, to można, ale jak chcemy zarabiać i chcemy sprzedawać tę pracę, to nie możemy sobie tworzyć kartki pół dnia i sprzedać ją za 20 zł, tak? No bo to wtedy nie ma totalnie sensu. Więc musimy przede wszystkim pilnować tempa pracy, yy, wiedzieć, jaką mamy stawkę godzinową i doliczać normalnie stawkę godzinową do naszej pracy, obliczać koszt, no i oczywiście jakieś takie małe y, amortyzacyjne rzeczy. To, co Wam się mniej więcej y, zużywa, to też trzeba, bo teoretycznie, no dobra, maszynka, załóżmy, że mamy maszynkę, y, wykrojniki rzadko się zużywają. Ale już płytki się zużywają. No i teraz zużywają się płytki, trzeba 40 zł wydać na płytki. No to musicie mniej więcej wiedzieć, ile prac wykonacie przez ten czas, żeby te płytki się zużyły, żeby wliczyć koszt tych płytek, który będzie maluśki. Ale mimo wszystko. Po jakimś czasie trzeba będzie kupić te płytki, raz, drugi, trzeci. Po jakimś czasie trzeba będzie wymienić toner w drukarce. Po jakimś czasie trzeba będzie, nie wiem, coś wymienić, coś naprawić, tak? Więc to są rzeczy, o których trzeba też pamiętać. Nie jest takie proste, żebym tak w jednym zdaniu powiedziała, ale na pewno koszt pracy swojej trzeba doliczać koniecznie. Pamiętać, że od. Przychodu, jak odejmiecie koszty, to jest wasz dochód, i od tego odprowadzacie podatek, więc to też musicie wiedzieć. Że chcąc zarabiać, to będziecie płacić podatek, więc musicie też wiedzieć, że to, co macie teoretycznie na rękę, to nie jest na rękę, bo to jest jeszcze trzeba pomniejszyć podatek, więc no, pewne rzeczy trzeba po prostu mm, pamiętać i pilnować. Jakieś rady, jak stworzyć dobry cennik? W dobrym cenniku, na samej górze, jest produkt, na, wam, na którym wam zależy, żeby go sprzedawać najwięcej. To jest taka pierwsza rada dobry cennik. Na pewno powinien mieć nazwy produktów, na pewno jakiś krótki opis produktu, przykładowe zdjęcia i cenę. Mm. I fajnie, żeby też można było przejść z cennika do kupna tego. Oczywiście to zależy, gdzie go macie. Ja już sobie od razu wyobrażam, że macie na przykład jakiś link, ale jeżeli mówimy o cenniku takim graficznym, no to może to być na przykład zdjęcie gdzieś tam, ale z drugiej strony, jak nawet sobie zrobicie na fanpage'u podpięty post i tam dacie znać, że o tam tworzycie na zamówienie, tutaj jest sprzedaż, możecie tam coś kupić, tu jest cennik i tam macie w zdjęciu te informacje umieszczone. To mimo wszystko można w opisie posta też pododawać trochę linków, e, tak, żeby kogoś od razu przekierować, albo poinstruować, w jaki sposób e, zamawiać pracę. Mm, jawne ceny na pewno, no, ale to cennik sam z siebie, wynika, z, z nazwy wynika, także są ceny, e, ale to i trzeba mieć go w takim ważnym miejscu, w sensie, żeby szybko można było na niego trafić i go znaleźć. Chyba takie najważniejsze. Tak na szybko, na szybko. Ja się zastanawiam, czy wykupić kurs, czy dostęp do klubu, możesz w kilku słowach opisać klub. Oczywiście. Jeżeli chodzi o klub skraperek, to to jest takie miejsce, gdzie głównie uczymy się tworzyć i odważać do tworzenia i do rozwijania w umiejętnościach scrapbookingowych. To są głównie. Mm, Głównie nastawiona jest, bo właśnie w kursie biznesowym my w ogóle nie mówimy o tworzeniu prac i o tym, to znaczy w ogóle. No, mówimy o tempie prac, tak, o tam różnych produktach, tworzymy oferty, ale bardziej się uczymy robić z tego biznes, żeby zarabiać, a w klubie bardziej uczymy się tworzyć, żeby też rozwijać trochę markę swoją osobistą i jakieś takie cele bardziej e, scrapbookingowe swoje czyli do czego dążymy w naszej twórczości, może tak. Tam jest też e, kurs e, wycena prac scrapbookingowych. Po to, że jeżeli ktoś na przykład chce, bo kurs ten kurs, który teraz się dzieje, biznesowy, on jest raz na rok, a do klubu można dołączyć dwa razy do roku. Więc jeżeli ktoś na przykład nie dołączy teraz do klubu, a, do kursu, bo na przykład za tydzień mi powie o jeny, a ja nie wiedziałam i przegapiłam, no to dołączając do klubu ma się też ten kurs wycena prac, czyli takie podstawy mm, biznesowe w kwestii, ale tylko i wyłącznie wyceny. I tam jest też kilka moich szkoleń takich dodatkowych o, o tworzeniu, o, o robieniu zdjęć pracą i ich obróbce, no właśnie o, też, o stronie internetowej, to jest w klubie. Troszkę jest takich wspierających, no ale nie ma tam takiego procesu, że idź tą ścieżką i po kolei buduj w taki sposób rzeczy, żeby zacząć zarabiać. Jakby tam jest po prostu nacisk na tworzenie prac, przy okazji, kilka takich umiejętności, które mogą się przydać skraperkom. Może tak bym to opisała. Ok. Jestem tak zielona, że nie wiem o co pytać i Ania napisała zacznie oglądać live uniki co czwartek 1930. Zapraszam. Z takich wydarzeń, co się będą działy, to jutro wywiad jest z Anią Kłakowską o 20, czyli w środę 20, a w czwartek 1930 zmagania mapkowe. Co tydzień tworzymy kartki z mapek. Także wszystkie osoby takie początkujące zapraszam. Założenie strony internetowej to chyba mnie zaskoczyło, że może bardzo pomóc. Ok. Okej, okay, okej. Okay. Czy kurs można wrzucić w koszt, jeżeli po kursie będzie się prowadziło sprzedaż w dowolnej formie, nawet bez działalności? Faktura jest wystawiona z dniem płatności, także jeżeli na przykład prowadzisz teraz nierejestrową, no to będziesz mogła wrzucić, ale jeżeli nie masz działalności, a kupisz kurs, no to fakturę ja wystawię teraz za ten kurs, bo teraz jest płatność i ja mam obowiązek wystawić teraz fakturę. Ona leci w ogóle automatycznie na te dane z zamówienia, więc... Nie roz... zobaczę jeszcze raz pytanie, czy kurs można wrzucić w koszty, jeżeli po kursie będzie się prowadziło sprzedaż w dowolnej formie, nawet bez? No jeżeli nie, tak, no jeżeli nie rejestrował na przykład, no to wszystko to, co jest kosztem uzyskania przychodu, a y, rozwijasz swoją scrapbookingową sprzedaż, również edukując się, moim zdaniem, więc to raczej nie powinno być e, żadnych problemów. Jakbyś sobie firanki wrzuciła w koszty, to może by to ciężko udowodnić, ale jeżeli kurs, który macie nauczyć sprzedawać w ramach e, scrapbookingu, no to myślę, że jak najbardziej to może być e, jako koszt. Faktura leci automatycznie e, na maila. Jak ktoś bardzo chce, to mogę też wysłać, ale to już teraz nie ma takiej potrzeby chyba, żeby, żeby to szło, wiecie, tak papierowo. Więc wszystko elektronicznie już teraz się odbywa. Ciężko się zdecydować, to zupełnie dwa różne projekty. Agnieszka jeszcze pisze odnośnie klubu i kursu. Ja, będąc w klubie Skroperk, czekałam z niecierpliwością na biznesowy kurs. Wszystko było bardzo interesujące. Dzięki. Skupisz, skupić się na rozwoju jednej sprawy. Będę. Aha, czyli co najważniejszego. Mhm, skupić się na rozwoju jednej sprawy. Będę pracować nad stroną, bo jej nie lubię i nie jest przejrzysta ze stroną internetową jest tak, że zawsze będzie coś do zrobienia na niej to też trzeba mieć to na uwadze, tak samo jak w działalności zawsze jest też coś do zrobienia i zawsze można więcej i bardziej tak w stronie, przy stronie internetowej też ja mam bardzo dużo rzeczy już do zmiany na stronie, ale po prostu robię to w wolnych chwilach, a ostatnich ich mam ostatnich mam mało Mam na przykład całą stronę z darmowymi napisami do przebudowy, bo ja jak tworzę te zmagania mapkowe, live'y cotygodniowe, no to zawsze w czwartek idzie newsletter, a w newsletterze idą napisy. Ja te napisy podpinam na stronie internetowej zresztą mojej do pobrania. No i dopóki ich było mało, to sobie tak szły jedne pod drugimi, ale już ich jest bardzo dużo i tam po prostu jest Misz masz napisów. I zaczęłam je trochę segregować, ale naprawdę to jest długo, y, długo trwały proces i muszę sobie zaplanować jakiś jeden dzień, y, który poświęcę na to, żeby te napisy, tę stronę z napisami trochę przebudować. Na przykład, i takich stron mam dużo pod stron, które muszę przebudować, więc to jest już ciągła potem y, praca. My się też zmieniamy, nasz biznes się zmienia, ale my się też zmieniamy, więc po prostu z czasem nam stwierdzimy, że może kolory by trzeba było zmienić, może markę trochę odświeżyć mogę coś, może coś tutaj inaczej może szablon zmienić na przykład, bo nam się już znudził, wiecie, to potem już leci dużo rzeczy się takich znajdzie co można zmienić pozdrawiam męża, teraz witam o konkuren... <grym> konkurencję nadal wygrywa w ulubionych relacjach no to się cieszę a ja właśnie widzicie, a propos pytania ile dawać się takich kulis czy takich rzeczy hmm, to się mówi? Off-topów, no to ja cały czas, codziennie się zastanawiam, czy nie przesadzam, czy to, że stoję na rękach, to kogoś w ogóle obchodzi, na przykład, czy to ma, ma sens, bo ja staram się też pokazywać to, co coś wyniesie. więc na przykład, jak ja dam znać, że trenuję albo że byłam na treningu, no to kiedyś dostawałam takie informacje, że no spoko, że piszesz, ja w końcu też się muszę zabrać, albo spoko, że piszesz, ja też w końcu poszłam, dzięki, coś tam, coś tam. I czasami mam takie wiadomości i to na przykład sprawia, że. Ja wrzucam dalej takie treści, no bo jeżeli dzięki temu, wiecie, nie jestem jakąś sportową influencerką bez przesady, ale jeżeli raz na jakiś czas jedna osoba dzięki temu, że zobaczy, że na przykład trenuje, trenuje, trenuje i mam więcej siły i się lepiej wygląda, to też zacznie ćwiczyć, no to dla mnie to jest super informacja i w ogóle mega, że ktoś mógł też się zmobilizować dzięki temu. Więc to są jakieś takie małe rzeczy, które, yy, dzięki którym wrzucam te treści. Yy, no ale to, że jest wito, na przykład moim małym dzieckiem i to, że czasami zrobi jakiś sobie żart, czy się uśmiechnie, to czasami po prostu wrzucę, bo to jest gdzieś tam... Yy. Tak sobie postanowiłam, że będę troszeczkę życia też pokazywać, no ale to nie wnosi za dużo. A z drugiej strony co chwilę dostaję wiadomości, że więcej wita, więcej wita, albo ja to tylko czekam, aż wita pokaże w relacji. No i wiecie, człowiek chce mówić o scrapbookingu, o biznesie, a tak naprawdę wito wygrywa wszystko. No i wiecie, tu ciągle się zastanawiam, czego dać więcej, czego mniej. Ja sobie uświadomiłam, że nie oznaczam swoich prac. O, widzisz, no i super, w sensie super, że sobie uświadomiłaś, to teraz trzeba będzie. Zrobiłam kilka wśród znajomych bądź dla znajomych, znajomych, ale żaden nie oznaczyłam. No to teraz już będziesz oznaczać. No. Ja trochę liznałam kurs biznesowy, rękodzielniczy, ale nie stricte skrapowy i nie wiem e, i nie wiem, iść głębiej w skrap biznes, czy dołączyć do klubu. No to są trudne decyzje. E, nie wiem, możesz napisać mi trochę swoich takich e, przemyśleń. Jeszcze na maila ja ci też odpiszę, bo to naprawdę zależy. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest lepsze albo to, bo nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mogę Ci pokazać, jak ci, bo teraz jest zdjęta strona klubowa, mogę Ci pokazać, wyślę Ci tajny link, co było w klubie po prostu, żeby sobie przejrzała i zobaczysz, co jest w biznesowym, co jest w klubie i po prostu wtedy sobie pomyślisz, co bardziej. Ja po dzisiejszym spotkaniu wychodzę z postanowieniem, że będę oznaczała wszystkie swoje prace. Do tej pory jakoś tak mi z tym nie było po drodze. Ja wiem i powiem Wam, że mi też, jak ja zaczynałam, nie było po drodze i mi było głupio, a ja Wam powiem dlaczego jak robiłam swoje wesele, mm, organizowałam swoje wesele, na, co, na którą organizację poświęciłam całe dwa miesiące, nie byłam jeszcze wtedy skreperką, nie tworzyłam w ogóle nic i nie wiedziałam o scrapbookingu, więc po prostu zamówiłam sobie jakieś tam zaproszenia na Allegro, po prostu, zresztą ten nasz ślub, nasze wesele było bardzo, bardzo było nisko budżetowe, bo to była końcówka studiów, ja byłam w ciąży i trzeba było, znaczy nie trzeba było, ale chcieliśmy zrobić takie sobie małe wesele. Więc budżet jaki był, taki był i zamówiłam sobie jakieś tam na Allegro nieskomplikowane zaproszenia i na każdym zaproszeniu było www, już teraz nawet nie pamiętam, co to była za strona, ale wiecie, na, na, chyba nawet na przodzie, chociaż nie na przodzie, czy w środku, jak się otwierało, wiem, że bardzo mnie to raziło i sobie pomyślałam, kurde, no, wiecie, głupio mi dać komuś zaproszenie, gdzie jest po prostu walnięta strona, ale to nie było dyskretnie z tyłu, tylko to było w jakimś takim miejscu, może gdzieś znajdę kiedyś jeszcze te, mam chyba Jakiejś sztuki. I wtedy pamiętam, że to mnie tak dotknęło i tak się wkurzyłam, że potem, jak już zaczęłam tak pomału wchodzić w skrap, to sobie pomyślałam, kurczę, żeby tylko tak nikogo nie urazić z tym oznaczeniem. No i to już we mnie się działo. Ale powiem Wam, że to niestety to nie było dobre, bo. Bo to przez tą właśnie sytuację, która miała miejsce, trochę miałam przekrzywioną rzeczywistość. Bo nie trzeba bardzo rażąco... Wiecie, no na pierwszej stronie prac kartki też nie dajecie swojego, swojej strony internetowej, tak? Tylko gdzieś tam z tyłu. Bardziej ja to teraz traktuję jako znaczek na aucie, czyli jako markowanie po prostu naszych prac. I ja się już też czuję artystką bardziej niż chyba twórczynią. Więc to jest po prostu... No nie wiem, jest praca, jest autor, tak? Tak samo jak obraz. Jest namalowany obraz, jest podpisany obraz. Obraz bez podpisania jest mniej wart niż obraz z podpisem, więc po prostu traktujmy te nasze prace e, jako dzieła sztuki, takie małe, i, mm, no i one są markowane naszym nazwiskiem czy naszą nazwą. Chciałam zapytać, gdzie mamy kod zniżkowy z klubu? <laughs> z klubu w Kafelku, który nazywa się Kody zniżkowe na platformie, tak? Nic nie pomyliłam. Zniżki, zniżki, chyba tam jest taki kafelek. Ja też długo nie oznaczałam prac, żałuję, że tak późno zaczęłam. <grywa> zaczęłam dzięki Eunice, no to się cieszę. No słuchajcie, e małymi krokami, małymi krokami. Jeżeli coś zmieniacie na lepsze, to nigdy nie żałujcie, że dopiero teraz, tylko cieszcie się, że zmieniacie po prostu i że idziecie dalej. Więc zawsze można coś bardziej, lepiej. Tego się nie zmieni. Ja ciągle żyję z tą myślą, że zawsze można coś bardziej i lepiej i więcej ale robimy tyle, na ile możemy i na tyle na ile jesteśmy aktualnie gotowi. Także wiecie, spoko. Dobrze. Patrzę na pytankę, czy są jeszcze jakieś, a tutaj piszecie, że uwielbiacie wita. <laughs> Jedynaki to ogólnie fajne ekipy. Dziękujemy. Jerza. Jeża też dawno nie było. Dzisiaj może... Może, jeszcze, może już nie śpi, bo jeże to się budzą o tej porze dopiero. czy na, nierejestrowe, niener, czy na nierejestrowanej? trzeba mieć faktury, czy paragony też mogą być. Z tego, co kojarzę, kiedyś trzeba było mieć faktury imienne, ale przyznam szczerze, że nie wiem, czy się coś nie zmieniło. Mogło się coś zmienić. Ja postaram się zorganizować takiego, taki wywiad z dziewczyną, która opowie o nierejestrowanej działalności. Nie wiem, czy zdąży teraz już, ale chyba raczej to będzie po prostu w kursie na wszystkie pytania, bo ja też nie jestem ani księgową, ani osobą, która jest na nierejestrowej więc nie jestem na bieżąco z tym, jakie są te przepisy, ale załatwię tak, żeby mieć osobę, która po prostu się w tym specjalizuje, i wtedy w kursie ta osoba odpowie na Wasze pytania, takie mm, takie już ważne pytania. Nie wiem, jak jest teraz. Kiedyś trzeba było mieć imienną fakturkę, to pamiętam. Ja myślę, że nie zaszkodzi, ale czy trzeba, czy nie, to, to nie odpowiem, bo po prostu nie wiem. Ale myślę, że to jest też do sprawdzenia na jakichś grupach. W ogóle polecam Wam dołączyć, jeżeli jesteście na nierejestrowej działalności, to dołączyć do grup działalność nierejestrowa, w praktyce działalność nierejestrowa, chyba na, na Facebooku jest dużo takich grup. I tam bardzo dużo jest różnych treści i pomocy, tam są księgowe, tam są osoby, które miały różne kontrole, różne sytuacje, więc tam po prostu to jest taka skarbnica wiedzy często. Po odpowiedzi Uniki skłaniam się raczej do klubowi, bo mam wykupionych kilka modułów z kursu biznesowego od bezcukrowych dziewczyn i sporo tego, co mówiła Unika, to już wiedziałam. No to super. To może być tak, że klub ci bardziej, yy, bardziej sprosta twoim potrzebom. Z tego, co widać, to klub to świetne miejsce współpracy, wsparcia i rozwoju artystycznego. Tak. <laughs> Nieskromnie, tak, ale to o znowu osoby tworzą ten klub, tak? Więc ja tam zaczęłam. A to, co tam się dzieje w środku, no to jest zasługa też dziewczyn, także, yy, także zapraszam. O, o, o klubie będę mówiła w drugiej połowie sierpnia więcej. Kursy rozwojowe jak najbardziej można wrzucać w koszty. Trochę z branży fotograficznej, tak jak uczęszczałam na warsztaty, to zawodowi zawsze wołaję o fakturę. Tak, ja powiem wam, że też. A ja bardzo dużo się uczę, bardzo dużo różnych kursów realizuję. Też wrzucam wszystko w koszty, bo no bez przesady. To jest po to, żeby prowadzić działalność, nie po to, żebym sobie nie wiem co robiła. No, uczę się cały czas, edukuję, żeby być też lepsza. Więc wszystko leci. Dobrze. Czy jest pytanie. Weronika, ja widziałam cały arkusz kwiatków. No to widzicie, można y, też y, się uczyć i można działać skarb bookingowo. To jest w ogóle super, ja Wam polecam. Y, ja najczęściej jak tworzę, to sobie czegoś też słucham. Więc możecie sobie y, albo jutro przesłuchać jeszcze raz, albo jak ktoś nie słuchał i to słucha z powtórki, chociaż to już jest pod koniec, więc tak po nie w czasie trochę rada, ale można sobie coś robić przy okazji. Dobra, słuchajcie, będę kończyć, bo już jest późno i tu piszecie też, że lecicie, bo już jest późno. Więc, e, więc, 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 więc będziemy kończyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że jutro, czyli w środę, e, widzimy się na wywiadzie z Anią e, Kłakowską, z fanaberi. No i też będzie ciekawa okazja, żeby dowiedzieć się, jak wygląda właśnie tworzenie e, i sprzedaż w praktyce już e, od osoby, która się tym zajmuje na bieżąco i aktualnie. I e, jak też dzieli godzi życie teraz z maluszkiem? Ania też możemy zapytać ją. Sama jestem ciekawa. Hmm. Czy się da, czy się nie da? Ja założyłam działalność, jakby to miał. 2 miesiące, albo 3. 3 miesiące chyba miał. E, ale to była troszeczkę inna sytuacja e, wtedy jeszcze. Dobra, serduszka się posypały. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. E, cieszę się, że tyle osób, ponad 100 osób dotrwało do końca. E, I co? To zobaczymy jutro, chyba. Jeszcze zobaczę. Liczy się dzień złożenia zamówienia na BKS czy data płatności? Data płat... Zastanawiam się, czy mogę zamówić czy tego pierwszego a zapłacić drugiego. Tak, jest 5 dni ustawionych do płatności, ale jeżeli ktoś potrzebuje troszeczkę dłużej, to napiszcie mi na maila. Więc liczy się złożenie zamówienia, bo potem ja po prostu ściągam produkt ze sklepu. Więc 1 sierpnia już ci będzie produktu, nie będzie można to łączyć, ale będzie można jeszcze płacić te zamówienia, które są nieopłacone, także. No musi być płatność na pewno do dnia, kiedy zaczynamy, tak? Bo potem już zamykam platformę i, i potem już sobie działamy. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Dziękuję za ciekawe spotkanie, pisze Wanda, papa. Pa. Również dziękuję. Ja się teraz tu muszę technicznie rozłączyć, bo dawno nie miałam z prezentacją do czynienia. Czekajcie, tak, tak, tak. To się jeszcze przełączę. Eee, trzymajcie się, e, widzimy się jutro. Tak, widzimy się jutro o 20.00 z Anią i co? Miłego wieczorku. Dziękuję jeszcze raz. Pa!